Witam wszystkich i każdego z osobna z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego strumyka z gry Minecraft. Dzisiaj polecimy na kontrol, czyli mianowicie skoczymy sobie na naszą wioskę, którą nazwaliśmy uroczo gamoniowo. Czek już zrobione, więc tym się nie muszę martwić. To sobie odłożę, bo byłem na kopalni, znaczy kopalni, w sumie ciężko to nazwać kopalnią, ale byłem na zbieraniu lodu, bo zbierałem sobie lód po to, żeby zrobić metro. Dowiedziałem się, że tak najlepiej robić niebieskim lodem, więc poleciałem na jedyny znajomy biom z lodem, nie licząc gór, bo na górach się raczej ciężko kopie. I zrównałem z ziemią dwie góry. Dzięki temu mamy tego lodu dosyć dużo. Na razie z tego co ja widzę, moby są raczej chyba wyłączone, bo nic mi nie w dupę nie ugryzło, nic mi nie użarło. Widzę, że Agata jest. Napiszemy do niej. I tak, mamy tego lodu tyle, chcę mieć tyle z tego względu, że tego pójdzie no w chuj dużo. 9, 10, 6, no przynajmniej o tyle pójdzie mi, wydaje mi się, że na taką bieda wersję metra. Jeszcze będę musiał pobawić się w potestowanie tego, w jaki sposób to zrobić, żeby to działało względnie ok. Bo możliwe, że jak wezmę to otoczę płotkami, to da się teoretycznie przylecieć pod tym, bo płotki dadzą pół. Więc na spokojnie ze wszystkim, nie? Zrobię to raczej, będę kopał łabo na następnym strumyku, jeśli on będzie w niedzielę, bo pamiętajcie, że rozmawialiśmy o tym, żeby spróbować czegoś innego. Jeśli się nie uda, no to trudno, nie? Będę coś się kombinował, będę robił poza strumykami, ewentualnie strumyki raz, na jakiś czas tego Minecrafta zrobię. Gierka w dalszym, którą będziemy ogrywać w dalszym ciągu, to jest tajemnica. I ona będzie tajemnicą do wtorku. W niedzielę prawdopodobnie strumyka jednak nie będzie, bo będę bardzo na tyle zmęczony, że mi się nie będzie chciało. Ale to mówię, najprawdopodobniej, więc nic nie jest przesądzone. Cierpliwości po prostu. Dobra, ja tu wezmę wszystkie kamień, co ja tu mam, bo ja chcę to kurde sprzedać. No, ja chcę to sprzedać i żeby go sprzedać, bo muszę naprawić ten kilo. Przede wszystkim mam elitry, nie mam elitry na sobie, ale to nie jest problem. No, moby są prawdopodobnie wyłączone na tą chwilę. Agatka coś tam się do nas nie odzywa, nie pisze nawet na tym, ale to poczekajmy. Dobra. Co tu mamy? Używamy. Wyprzedajemy się. Szkoda, że on nie ma dwóch slotów, tak jak niektórzy. No. To by było dużo wygodniejsze niż o takie klikanie pojedynczo. Ale w każdym bądź razie jeden problem z kamieniem się nam przynajmniej po części rozwiąże. Dwóch miałem, tylko miałem trzech, mi się wydawało. Jeden tu jest, drugi. Czego wy tak latacie? Co burza jest? Ten też. Stać w miejscu, kurde. Dobra, ten ma niezniszczalność i wydajność kilo, więc ten kilofy jak ja będę wykorzystywał, wiecie, do tego. Tu jeden, tu drugi. Ty? Nie. Ty? Nie. A ty? Stój! No, jeszcze nie. No, w tej drugiej. O kurde. Co, już nie mogę? No, mogę. Odkładamy sobie tu. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie będę mógł sobie zrobić tą piramidkę tutaj. Łatwiej bardzo podróż pomiędzy tymi punktami, bo jednak
Jednak to trochę czasu zajmuje. Bo jakby nie patrzeć. Halo, halo, jest w końcu ktoś. Halo. Siemano. No, siemaneczko, siemaneczko. Na strumyku jesteś jak coś. Dobrze, witam wszystkich. Dzień dobry bardzo. No, witam, witam. Co tam, jak tam? Problemy z dźwiękiem naprawione, widzę. No, Chociaż zgub. pomogło odinstalowanie i zainstalowanie na nowo. O, to zajebiście. No, przynajmniej ciebie słychać, powiem ci. No. No, dzisiaj weekendzik zaczynamy, nie? No elegancko, już po żniwach. Znaczy, to dopiero się zacznie, ale chodzi o to, że jutro wolne w robocie mam, nie? No ja kurde, jutro nie mogę, bo imprezkę mam. A ja sobie wziąłem urlop i gi. I prawidłowo w sumie. No kurde, 2 dni jechałem na trzech stanowiskach prawie. No i nie ma się co dziwić. Czyli nie No, się wykończyć. każdy ma prawo odpocząć trochę. No mówię, przyjdzie się wykończyć. No. Dobra, ja lecę No. na gamoniowo. Ma kontrol. Ja właśnie Pokażę. zaraz palę i zaraz będę się logował. No, spoko, spoko. Wiesz co, ja czytałem o tym Wardenie trochę. No i szczerze nie wiem, po co jego pokonywać, nie? Bo ja tam miałem w planie dzisiaj później przygotować się trochę i polecieć na niego. No. Z tym, że on nic, z niego nic nie dropi. Nic, totalnie. Ekspa trochę, Boże, nie? To za ubicie takiego kurde bossa i... No właśnie o to chodzi, nie? Że tak doczytałem, że nic z niego nie dropi. Oprócz expa. I nie wiem, czy jest sens go w sumie ubijać, bo ja taki miałem plan, żeby Bez pójść, sensu. nie? Miałem plan, żeby Bez pójść, sensu. ale tak wiesz, tracić zbroję, miecze, wszystko, żeby ten, żeby ubić gościa, który nic ci nie daje, to trochę moim zdaniem jest bez tego, bez sensu. A No. teraz, że są moby niewłączone, to ja nie wiem, czy nie skoczyć, bo tutaj blisko górę znalazłem ośnieżoną. Dosyć blisko, bo tam chyba minus 2000 czy minus 1900, coś takiego. W każdym bądź razie gdzieś po drodze tam. I nie wiem, czy sobie nie skoczyć na ten, czy nie skoczyć właśnie tam, obczaić pod ziemią gdzieś, nie wykopać tunelu, zobaczyć, czy jego gdzieś tam nie ma. No dopóki mobów nie ma, nie? No. O, kotku, malutki, fajny. Tak, kościół, nie wiem, czy to na strumyku pokazywałem, jest już dokończony. Mamy organy kościelne. W zasadzie tam jeszcze dwa takie te organy mogę pierdyknąć. Ołtarz jest, mównica jest, znaczy ten, no. Wszystko, kurde, jest. No. Widziałem, że robiłeś zdjęcie na mszy. A, no. Akurat widziałem kapłan przy lasie gdzieś tam. Akurat nie zdążyłem, jak stał przy tym, nie? Tyłem. No i tak, wydłużyłem tą ścieżkę, co tutaj idzie. Zrobiłem takie rozwidlenie, gdyż ja chcę tutaj zrobić jakiegoś rybaka i też w tą stronę zrobić jakieś chatki, które będą wieśniaki po prostu hodowcy, nie? Jakieś pola, nie pola i tak dalej. No. Nie wiem jeszcze, jak to chcę zrobić, ale coś w ten deseń. Tu jeszcze ze dwa domki postawić. I wydaje mi się, że już to wystarczy. Nie wiem, czy ja tu w górę będę chciał iść. Ale no zobaczymy, zobaczymy. No ciasno tu jest trochę na tyle domków. Nie w każdym bądź. Łóżek już trochę mam, więc to jest plus. Więc z tymi łóżkami nie będzie problemem. Aha, czekaj, czekaj. Gdzie tu jestem? Aha, dobra, na rynku. No, a co, ty jesteś tutaj gdzieś? Nie. Na rynku. Tam No. Jagar robiła. A, tutaj. Tak No. gotowka, nie? Znaczy, cofnęło akurat wtedy do momentu, jak pamiętasz, robiliśmy tego skalk na powierzchni. Tak, tak. I mówię, do tego momentu mnie cofnął właśnie. No.
Także ten, z tym Wardenem zobaczymy. Mi się tak średnio chce, ale jak reszta będzie chciała koniecznie, no to tego, no to polecimy. O, widzę, że ode mnie ten Maciek ściął. Będziemy mieli w ogóle nowego kolegę na serwerze. Tylko, że nie dzisiaj. On dzisiaj już był i poszedł do roboty, więc ten, więc dzisiaj już go nie będzie. Ale ten, ale będzie z nami nowy towarzysz. Mam nadzieję, że niedługo na transmisjach się pojawi. Oczywiście, jeśli dalej, jeśli będę na transmitował Minecrafta, nie? No to jest kwestia tego, czy ten Minecraft akurat się załapie na moment, kiedy tego Minecrafta będę streamował. Dobra, poczekajmy, aż minie pogoda, pogoda się poprawi, zacznie się, bo jest, będzie dzień i polecimy na ten, na tą górę obczaić. W ogóle Dawid, jak coś, to tego, miksturki na widzenie w ciemności porobiłem na zapas. Jeszcze tak myślałem, czy by wiadra z lawą w razie co na tego Wardena nie wziąć. Ale nie wiem, czy to ci pomoże, bo tam było lawa i zaciemnione. Ale nie, chodzi o to, że tą lawę w lasie się palił. No, a, no to ogólnie gdzieś widziałem filmik. Koleś, jak Warden na niego szedł, to zapalniczko podpalał. Aha, też można. No ale jak masz miecz z podpaleniem, no, to też jest dobre w sumie. No. Bo to najlepiej, wiesz, się rozdzielić, nie? Że jeden agruje i ucieka tak, żeby on był blisko, ale ciebie nie atakował. Reszta go bije, potem jak zagrowanie przejdzie na kogoś innego, to podmiada i tamte spiernicza, nie? O. Więc, bo i też czytałem, że jak za bardzo się od niego oddali, on się nie może dosięgnąć, to wtedy on, wiesz, pierdzi tym swoim Sonic Boomem, czy co tam. Więc tego, więc to jest przewalony on jest trochę w sumie. Ale no fajnie, że coś dodali mocniejszego, ale no mogli zrobić, że coś z niego wyleci, nie? No niby tak. No zobaczymy, może podejdzie osiągnięcie z nim związane, bo tak to faktycznie no nie ma sensu jego na tą chwilę bić. Chyba, że dla satysfakcji, nie? Że wow, ubiliśmy Wardena no, na jakimś tam poziomie. No bo widziałeś, on nas na 3 hity poskładał i to na normalnym. Gdzie w ogóle, wiesz, dostałem tą ciemność i nic nie widziałem totalnie. No, no sobie. Ale Kubale się na mnie uwziął wtedy. Ale tego, ale uwaliłeś go, znaczy uciekłeś od niego wtedy, czy też cię ubił? Ubił mnie, na końcu walał mi swoje... Kurde, jak to się nazywało? Sonic Boomem, czy jakoś tak. No, dokładnie, no. Bo nie wziąłem pod uwagę tego, że przez ściany to przechodzi. No, przechodzi. W ogóle też przeczytałem, że on się już też respi tylko na tym biomie Dark Deep, czy coś takiego, nie? Ta głęboka ciemność. No. Dlatego nie udało nam się go przywołać tutaj. Ale to mówię, dobra. To jest Agata czy Agnieszka? Dzień dobry. Agnieszka jest, dobra. Agata to napisała ja. Przed chwilą, że... Agata przed chwilą napisała, że zaraz będzie, dlatego tak się zdziwiłem, nie? A, widzisz, ale ja napisałam szybciej. No, ty napisałaś szybciej. Ale mówię, to tak Agata przed chwilą napisała, więc może ona wchodzi, ale nie. A widzisz, a tu zdziwko. To Aga. No. Jak mogłaś? W ogóle. Jak mogłam, właśnie. Jakby kto chciał mi kiedy pomóc, to będę w stronę portalu Endu robił metro na próbę. Tak na... stronę portalu tak. Endu. A, tam na pustynię. Tak, na spróbowanie, bo będę chciał zobaczyć ten sposób mój na szybkie poruszanie się będzie ok. Tylko, że on będzie wymagał kopania tunelu. O. Do takiego... O, mogę pomóc. No i to i tak... tak już nie mam nic do roboty. No, czy wiesz co, ja teraz w międzyczasie sobie potrenuję, poćwiczę, bo nazbierałem w ciul lodu. Nie? Że się wtrąca. No. Co? Aga, jak nie masz nic do roboty? Nie mam. A, przecież ty, ktoś tu się dzisiaj chwalił, że nie ma motywacji do robienia tego. No, miasteczko. No to masz co robić. Nie mam motywacji.
Będę zmuszony palić to. No słuchaj, nie. Cegły będziesz miała, wszystko dostaniesz, co będziesz chciała, tylko starczy poprosić. O matko. A, ale no budować, dobra. Budować buduj. To jest w ogóle ten. No dobra. Muszę wypróbować. Ej, czemu nie mam internetu? Lol. Jak nie masz internetu, jak z nami gadasz? No właśnie, na komórce mam. O co tu chodzi? Na laptopie nie mam. Ja też nie miałem internetu. Czekaj, szukam po F. F, ale tutaj nie ma Wi-Fi. Oskar, dobra, słyszę. Musisz trochę poczekać. Muszę poczekać. No ja też tak miałem. Jak nie zadziała, to wzięła od komputera. Dobra, jest i tak noc, ustawiam więc... i włączone. A może na routerze się czerwona lampka świeci? Nie, bo przecież mam na komórce normalnie wszystko działa. Na telewizorze też jest internet. Nie, to nie. Jeju, co się dzieje? No i dobra, i będziemy... Wiesz, ta korowa nas wystraszyła. I tak, to i to. I tak, lecimy w tę mańkę. Kurde. Niedostępne? Co? No łoteguj się. Nie znaleziono sieci Wi-Fi. Ukradli. Dlaczego? Co to się... O. Nie. A taki był ładnie amerykański. O. No miało być tak pięknie. O. Dobra, raz, dwa, trzy. O, akurat po dwa. No patrzcie. No hej. Kogo witam, kogo no masz hej. Szczęście, maneczko. Ja mam mały problem. Jaki masz problem? Mój laptop taki nie wyświetla sieci Wi-Fi. Będę musiał później no, pamiętać. Ci się? No nie chce mi się włączyć Wi-Fi. A router resetowałaś? Wyjeb. No. Nie ma co się cackać. Dobra, próbujemy, czy to zadziała. Nie wiem, o co mu chodzi. Też nie wiem. Zresztuj go po prostu. Ale coś mnie tu... Chodzisz do default. Nie pasuje mi tu coś. Jeszcze raz spróbuję tą łódeczkę założyć. A tym razem tu. O, dobra, jest, działa. Ej, młody, podaj mi ten. Dobra, ciekawe. Dobra, wiem no. Już o co chodzi, nie? Że nie ma... Ale zapianowały. Wybieraj. Oj, wróć. Tutaj to... Co ty wybieram. Tam, Adam, kombinujesz? Metro testuję. Zanieść to do sypialni obok próbuję okna, jak zrobić metro, żeby było najtańszym kosztem. A gdzie chcesz to metro puścić? Od nas do portalu Endu, tam gdzie jest. O. Bo podobno jest szybki sposób na przemieszczanie się na duże odległości, właśnie go testuję. O, to by była fajna sprawa. No. Tylko właśnie się tak zastanawiam, czy ściany mnie w tym momencie hamują, czy nie? No dobre pytanie. Nie baniają mi halo, laptop mi się jebie. Czemu? Laptop? Niby jest włączony, a ma czarny ekran, nie? Bela, idź mi stąd. Audyt miał być. Dobra. Nie, pytam się ciebie, bo ci wystawiłam pod pasem. Na pewno zwykłym lodem tu nie będziemy próbować, ale spróbuję je. Zaraz się wkurwę i pójdę na Xboxa. Wiesz, jakie cyrki były? Kurwa. Wczoraj... Spróbuję się tak... Czekajcie, ja zaraz wracam. Dobra. Spróbuję zobaczyć, jaką prędkość nam się uda osiągnąć. Ty kurwa! Ja pierdolę, co to było? Ociech. Ja chcę jeszcze raz. Ociech, kurde. Dawid. No. Dawid. Idź mi stąd. Chodź koło lotniska. Bo
Dużo rzeczy ściągasz i potem... Dawaj koło lotniska. O kurwa, teraz? O, ty już poleciałeś gdzieś. No jak, może to działam. O kurde, szkoda, bo bym ci coś pokazał. Nie oj. A to jest, kurde, wygodnie tego... se siedłam do tego laptopa. I dupa. No zobaczysz, ale generalnie powiem ci, że pomysł, jeśli on się sprawdzi, no to będzie kozak, tylko że jeszcze muszę rozkminić, jak zrobić to mniejszym kosztem trochę. Ale jak się nie da, to trudno. Dobra, dobra, dobra. No dobra, dobra, luz. No, spokojnie. Ale generalnie wszystko jest przygotowane już. Tylko wsiąść i testować. Ale generalnie powiem ci, że ja chyba się przerzucę z elektry. Co ty, elektra to jest świętość. No nie wiem, ale powiem ci, że zrobiłem Hyperloopa. I to jest dobre, kurde, jeszcze by to ładnie obudować. No to będzie git, nie? To, że tutaj się da robić na 3 w miarę. Nie wiem jak jeszcze tym. No, będę musiał to trochę przetestować, nie? Ale możliwe, że zrobię to jeszcze inaczej. Oh my god. Tylko będzie to wymagało na pewno. No, chociaż nie, bo uda się tak płynąć. No. No, poczekajmy na Dawida. Dawid aż przyjdzie. A ty jak Agnieszka na razie ten, problemy techniczne, tak? Mhm. No spoko, spoko. Nie, bo tak bym musiała na Xboxa przychodzić, a mi się nie chce na Xboxa. Wiesz jak to jest? Mówię, zresetuj lapka. Zresetowałam go już. Nie chciał mi się włączyć, teraz mi się załączył. Ale dalej kurwa nie ma Wi-Fi, brak dostępu do internetu. Nie, no to musi brak być... dostępnych połączeń. To musi być raczej problem z internetem. Ja też tak miałam. Nie, mówię ci, przecież mam na komórce, mam na telewizorze. Ale... Ja też tak miałem. A weź zresetuj kartę sieciową no, tylko. No te zombiaki i nie mam. No to może być kwestia tylko karty sieciowej. Internet. No. Oskar. Co? Bo mi jak coś takiego wyskakuje, no to reset karty sieciowej wystarcza. Albo klikam w przeglądarkę, włączam dowolną stronę i tam jest narzędzie do naprawy coś tam, czy diagnozuj sieć. Rozwiąż problemy. O, czy rozwiąż problemy. Wybierz kartę sieciową do zdiagnozowania wszystkie karty sieciowe i chuj nie jedzie. Co, nie ma jest tego? On podobny do... Ej, Aga, robisz to, możesz też zrobić? Co? Jest też jedna opcja i to szybko naprawia. Wyjebać laptopa i... przez okno. Nie, młotek i przecina. Aha. No. Podłącz kabel. Przecież kurwa nie mam żadnego kabla, o co im chodzi? Ej. Może przez to właśnie. Pomij ten krok. Ja? Karta Hamachi jest wyłączona. Dlaczego? No to ją musisz włączyć. Zobacz. Tam gdzieś był. Ja jestem. Nie, tu mam. Nie, co, Gabriel, co? Poczekaj, bo muszę kartę sieciową włączyć. Nie wiem dlaczego. Co tu się podziało? Agata, gdzie jesteś? Tu, przy trzcinie u Dawida stałam. Stoję. Okej. Okay. Czy tam aż odrośnie? Bo ona tu ścięta była, a też chciałam ściąć i postawię to już jutro, żeby odrosła, bo na te emeraldy, nie? No. Jak skończysz, to chodź coś ci pokażę. Masz elektrę na sobie, widzę. Aha. To chodź, leć za mną, coś ci pokażę. Oskar, czegoś nie usunąłeś przypadkiem? Nie. Na pewno? Ale lecisz gdzie tam na starą kopalnię, bo mi nie, na lotnisko. Na początek pasa startowego. No. Tutaj. Wsiądź do łódki i jedź do końca.
Jest, jest prędkość, nie? No jest. Ale co to jest za blok? To jest niebieski lód. Co to jest? Niebieski lód. Łódeczkę moją chwyciłaś. Już ci oddaję. Proszę tak. Patrzcie, jakie mam problemy. No. Ja pierdolę. Porażka. Rzeczywiście zapierdala. No. Dobrze przy... Ja jeszcze chcę chyba nawet lepsze niż te tory. A to zdecydowanie. Milion razy lepsze. Tylko ja jeszcze muszę rozkminić, jak to zrobić taniej i bezpieczniej, nie? No bo... Znaczy bezpieczniej. Włącz, wyłącz tutaj. Bo generalnie w ten sposób muszę kopać tunel na 3 szerokości, nie? No. No zresetuj to. Wszystko. W tej formie tutaj. A chcę spróbować to zrobić tak, żeby kopać tylko na 2. Tylko że kopiec. Ale ile to lodu by trzeba było? No i ten niebieski to albo wydobywasz bezpośrednio z lodowych, albo te w stole rzemieślniczym robisz te. Robisz z tych, ze zwykłego lodu zbitego. Znaczy ze zwykłego robisz zbity i ze zbitego ten niebieski. Tak łączysz po 9, jak się bloki żelaza robi. Lotnictwo. O, Dawidek, ja cię dawno nie słyszałam. No. A, ty już tu jesteś. To czekaj. No wiesz, mam przyjść, no to przylądzę, no to zrobię. No, ale myślałam, że ci dłużej zejdzie. Lotnictwo. Czekaj, masz łódkę. Masz łódkę. No i co mam zrobić? Postaw na początku. Na lodzie, obok lodu, pod na lodzie. Na lodzie, tak jakby wzdłuż tego toru, co robię. I pły, i leć, i jedź. Bez sensu. Znaczy wiesz, to jest testowane na razie, nie? Zresetowałem. Co mi tu nie, wróć, zaraz. Dobrze. Ało, Aga. Co? Halo. No, jak tam? Jesteś. No zresetowałam routera i dalej nic. Tutaj hamaci włączyłam, dalej nic. O co tu? No to będź na tym, na Xboxie czy coś. No będę musiała, ale tak mi się niewygodnie gra na Xboxie, że masakra. Ej, Adam. No. A patrz teraz. No. No dobra, czekaj, masz moją łódkę, czy nie? Czy tam została? No tu. No to weź daj. Zrobimy zawody kto szybciej. Znaczy... Ale to jest... Kurde. Na kiedy? Tu, no i widzisz, nie powiedziałeś start. Dobra, wiem, że ten, że w ten sposób to jest... To jest włącz Xboxa i zepsułem sobie tą aktualizację z Minecrafta. No, czekaj. No, 3, 4. No nie ma różnicy. No to ty nie ma różnicy, ale czuję, że jest wolniej, nie? Przecież kurde, elektron jak zapierdzielasz to... Poczekaj, aż ten tor dokończę, nie? Zrobię jeszcze tym sposobem, żeby wszystkie bloki były. No mówię, czułem, że było wolniej niż za pierwszym razem. Nie, to mnie przekonasz, ale będę mieć... zaraz... Dawaj, czekaj, zaraz zrobię drugi wyścig. A to co nowego, jakiegoś kolegę mamy, tak? No, o kurze, sorry. Sorki. No. A jak nie urok, to sraczka, nie? Ja tak, mówię. Kinofem. Powinno się szybko zrobić. Czekaj, ja polecę na tamten koniec, to mi będzie lepiej ten. Lepiej wystartować. No. Jest łódeczka. No i 3, 4. Pierwszy. Nie wygrasz ze mną. Dawaj. Ja się ruszyłem później niż ty.
Nie, każdy taki wyścig musi być w obie strony. Czekaj. No. 3, 4. Kurde, zatrzymałem się. Nie, to jest zdecydowanie szybsze jak Elytra, bo cały czas się rozpędzam jak tak jadę, nie? To pierdzielisz. No, nie, no serio ci mówię, autentycznie. Zobacz, manewry mogę robić, turbulencje na dół, kometę. Ale to wiesz, to jest po to, żeby się szybko przemieszczać na duże odległości, Elytra już na miejscu, nie? Kurde. Patrz tego, patrz to, patrz to. No. Tego nie zrobisz. W którą stronę mam patrzeć? A, już spadłem. Wiem, że znikłeś na górze i tyle cię było widać. Teraz ląduję. Kurde, nie jest tak łatwo rozwalać tego ten blok. A tu co jest? I gdzie? Aha, dobra. Tam zrobiłem prawdopodobnie ten, do spawnera. Agnieszka, jesteś? Czy Agnieszka się poszła? Jestem, kombinuję. Wiesz co, nie wiem, czy do tego. No, nie wiem, czy do tego Bardana jest sens iść, wiesz? Komu? Bo on nic nie daje. No i co z tego? Ale mówię, dla sobie... taką, wiesz, zabawę. Dla zabawy, tak, ale to jest. No. A, tak. No. Patrz, nawet nie wiedziałeś, kiedy ci zabrałem kostkę lodu. Wiem kiedy. Wtedy, kiedy z tego, z Kilofa dostałeś. Nie, teraz, tak przeleciałem obok. A dzień dobry, panie, dzień dobry. Cześć. Dobry, dobry. I kto będzie szybciej? Ojej. No serio, zrobili stwora, kurwa, i nic z niego nie wypada? No to co to, kurwa, za badziew? Ale wiesz co? Ale weź go ubij. No, ale ubicie jego daje naprawdę satysfakcję. No na pewno, tylko no już mogli coś zrobić, żeby coś z niego wypadło, nie? Cokolwiek. No. Zwłaszcza, że dwóch idziecie na niego, jeden go nie widzi, a drugi spierdala przed nim. I najśmieszniejsze, że obaj w piernicz dostają, nie? I obaj dostają w piernicz. I ten co uciekł, i ten co jeden się Jack, gdzie on jest, gdzie on nie? Drugi go widzi wszędzie, gdzie się okręci. Ale nie, no to żałosy. No mogli chociaż naprawdę, no, tak jak tam tą Temoka widziałam, jak tam pisaliście, że nawet głupia jakaś część zbroi mogłaby wypaść, nie? Z niego. No, coś nowego dać. Znaczy wiesz, ta część zbroi to jest fajny mob i kto wie, czy oni, jak gdzieś deweloperzy odkryją tego moda, to kto wie, czy tego nie wprowadzą, bo to jest naprawdę fajna opcja. Żeby powiemy to Damian? Bo my to przeżyliśmy, ale musicie uważać na jego hity. Tak. A to już walczyliście z nim? Tak. No. Znaczy walczyliśmy. Znaczy to nie dużo... można nazwać walką, bo walka jest jak dwie osoby się biją, ale... Dużo powiedziane, nie? Aha, ale jego hity są zabójcze. No. Dawid, bardzo cię słabo słyszę coś. Może podgłoś, bo ja słyszę nie dobrze, wiesz? U mnie jest ok. Wiesz co? Na pełnej zbroi. Nie, jest ok. Znaczy. No to, a ty jesteś w słuchawkach, czy jak ty działasz? No, słuchawki. To nie wiem. A może przez to, że w kuchni jestem. Może. O, może. Pogłos jakiś. A teraz? No jest. Tak samo. A to zmieniłeś teraz? Słuchawki czy coś? Jakieś inne masz? Teraz. No czy słyszę cię ogólnie, to cię słyszę, tylko tak dziwnie, tak nie, jakoś nie wiem. Znaczy tak pytałem, ja mam. Ja mam nowe słuchawki, bo ostatnio mi się było. Siema, wiesz co, nie bardzo, bo to jest prywatny Rims i tutaj mamy własną paczkę. Więc tak średnio. Dawid, bo moby nie są włączone, Agata, nie? Nie, ale mogę włączyć, jak chcecie. Wiesz co, nie, właśnie nie. Chciałbym polecieć tutaj blisko, jest taka ośnieżona góra i chciałbym zobaczyć, czy tam przypadkiem skalka nie ma bliżej, żeby nie latać gdzieś na 5000 latek. To mam lecieć z tobą, tak? Jak chcesz to, nie, lecimy. Ty się dobrze w kopalniach odnajdujesz. Czekaj.
tylko sobie trochę fajerwerków. A. No i też muszę kurde narobić zapas. A ten, na jakich kordach mamy... Mamy... Boże. Bo tam chciałabym się po tą głowę smoka wybrać. 300 na 1700. Dobra. Ja gotowy. No to lecimy. U Adama jest, no. Jest ta mapa i tam ma popisane. Tak. Gdzie to jak jest. Tam to jest pod kordami pustynia chyba. No. To tutaj. A, to tutaj Marcin chyba się zaczął budować. Ktoś tam wybudował już? Znaczy mówił, że łóżko i 3 skrzynie. Ale daleko jest od nas. No trochę daleko. Znaczy, nie, no on musi tu bliżej się gdzieś ten. Też tak myślę, ale to wiesz, może na początek nikogo nie było z rana, no to ten, to on wlazł tak, żeby nie przeszkadzać, a potem jak dołączy, to najwyżej tego. To mu się powie, pokaże gdzie może, gdzie jest dużo miejsca i tak dalej, bo tam teoretycznie na tym klifie koło ciebie nie jest pusto, tam gdzie są te dwie te postawione, nie? Te dwie mandragory, czy jak to tam się nazywają te drzewa z bagien. Tam, ale czy... mówisz o mnie? Znaczy mówię w sprawie Maćka, tego Macieja, Maćka, tak? No wiem, ale że koło mnie gdzieś. Tak, 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 to po drugiej stronie rzeki, co jest, co? No ale problem. Co, ja jestem minus 1400 na 166 i lecę także pierwszy kon... Tak, to było gdzieś 1900, coś takiego, minus 1900, te góry. Dawid, ja o, mam, tak, tak. Trzcinę, dobra? I poczekam, aż odrośnie. Dawid, ja jestem dokładnie minus 1720 na minus 136. Minus 136? Tak. O kurwa, to ja powiedziałem. A Górz, tam jesteś? Jestem, tylko jestem wkurwiona, wiesz? Pierwszy kord jest minus 1700. Bo chciałam se pograć na Xboxie, nie? A tu kurwa aktualizacja systemu Xbox. O kurde. Długo to będzie trwać? Mam krok jeden z trzech, pobieranie 90, potem jest krok drugi i potem jest krok trzeci. To już później powinno szybciej pójść, chyba. A co z tym internetem, to nie wiem. Ej, Adam, jak się włączało na laptopie Wi-Fi? Był kiedyś taki klawisz, a kurwa, ja go to nie mam. To pod F-ką którąś, ale to no, jako, no, klawisz, jako klawisz funkcyjny to było. No. Taki, bo no, może to jest wyłączone. No ale to wejdź w panel sterowania. To jest taka duża góra? Tak, tak, tak. Tylko ja jestem... Lodowiec i w ogóle? No i właśnie tutaj. Wiesz co, poczekaj chwilę. Tak. Jestem minus 1700 na minus 134. Minus 1726 na minus, 1000, na minus 134. Agnieszka, wejdź w panel sterowania. No właśnie robię, no. O, minąłem cię. I tam jest coś takiego, sieci, ewentualnie, nie wiem, łączność. Zielone, zielone, sobie. Nie widzę cię. Pod tobą jestem, nikt twój widzę. A, dobra, widzę, widzę. Zaraz i tak mnie wyloguje, bo ja dałam zresetowanie wszystkiego. A. O, muszę poczekać. No dobra. Czekaj, w tym śniegu się zapadasz? Nie. I tu nie było żadnej jaskini, nie? Kurde, gdzieś była. No właśnie, ale tu mijałeś się a jest, na górze chyba, nie? Kurde, tu się nie zapadł, kurde. W tym śniegu. Się troszkę boję w tym śniegu. Ej, to jest zbity lód, czy niebieski lód? Nie, to zbity lód. Widzę chyba na górze to, nie, czy to niebieski, nie? Dobra. Niech się to resetuje, ja idę szybko do łazienki. Chyba nie to. Chyba nie to, ale tu jest jakiś ten. A, tam chyba widzę. Chyba widzę. Tu. No. Gdzie? A, tu na dole, dobra. Ale ty wleciałeś do jaskini. Chodź za mną. No widzę, widzę tylko. O kurde, nie, 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 nie. Uff. Ty, to ten śnieg to jest kopny. Przepraszam, zboczenie zawodowe. O kurde! Nie, 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 nie.
Jezu. Ja pierdziele, ale wyngla. Ty, wiesz co? Ja się w śniegu zapadłem. Czekaj. Dobra, dobra, nie przeszkadzaj sobie. Ty, ja nie przeszkadzaj. Ty, kurde, ja mało czy nie zginąłem, czy gdzieś, wiesz? Kurde, ale przy okazji żelazo znalazłem. Ja pierdziele, ale wyngla. To ja tak daleko latam, a tu mam pod nosem? Nie wierzę. Kurde, nie, błagam, nie róbcie mi tego, kurwa, no. Pomóc ci? Nie wiem właściwie, bo tu wchodzę. Już idę. No nie, już jestem koło ciebie. Co tam, ten żelazo cały czas rypiesz? Patrz to! Ile tego jest? To wszystko tu żelazo było? 5. Nie, to był węgiel. Znaczy ten węgiel? No, a zaraz ci pokażę, co tutaj z jednego miejsca znalazłem. No. Patrz to. Tylko tutaj? A nie, wcześniej, tak? No tutaj po drodze. No. Zobacz, tu wszędzie skopane było. Ty, ja nie wziąłem znowu miksturek tych cholernych. Chociaż nie, czekaj. Mam miksturę widzenia w ciemności, jak chcesz. No to mogę chcieć. No, to zaraz ci ten zniosę na dół. O, znowu żelazo. A, kurde. Podoba mi się to. Czemu się litra nie odpaliła? Jest, stawiam koło ciebie shulkera i tam jest ten. Weź sobie, jak chcesz. Już, czekaj. Wiesz, to jest takie moje zboczenie zawodowe, nie zbieranie tego. No, wiem. W shulkerze jest. No. A i to wiesz, po picia jakieś jeszcze po drodze? Dobrze. Ciemności. Ej, to dwie wezmę. Dobra. Ja to sobie wezmę od razu zapasową. Wziąłem szukarka dobra. O, teraz jest gitara. No, teraz tu można latać, nie? No teraz to. Teraz jakby to powiedział pan Kazimierz, mi rodzio. Ale wingla! A miecze było. Gdzie? Miedź! Ty, ile tu jest tych nacieków? Miedzi to tam, wiesz, nie potrzebuję. Ale mi się nacieki przydadzą. Będę se robił kolejną beczkę lawy. Dobra. Czekaj, teraz tak. Musimy zejść tam. Aga, Xbox ci się aktualizuje? Aga, mogę wywalić. No. Coś gadało, że ten. Coś tam robi. Jesteśmy na 90 dopiero? Tak. Ale chodź. Tak. Ale ty jest pięknie. Idę, tylko że ja tu powoli robię zejście, nie? Ja nie robię zejściów nigdy. Po co to? Na co to komu? No właśnie, Dobra, jestem. Czekaj, no schodzę. A tu w sumie jest woda, to można ten. Co, Aga, aktualizujecie się? Aktualizuje mi się. No. Czyli internet jako tak, router działa. Internet jest. Tylko, że nie mam tu internetu, na laptopie. Coś młody musiał wyłączyć. Ale co? Coś go pogrzebać, no. No to ja tu w ogóle ikonki Wi-Fi nie widzę, nie? A nie odinstalował czasem sterownika karty sieciowej? No. A czy wiesz Nadal co? To już idę, lecę. Co tam? Stary znalazł już. Gdzie ja ty? A to na dole jesteś już? No. Teraz będzie potrzebne dwoje oczu. Ale to boby są włączone? Nie są włączone. Nie, ale to dwie pary oczy to nie jedna, nie? No. Czekaj, to jest... Ty, ja tam czyżbym widział ten miasto? No, czekaj właśnie. Nie zobaczył żelaza, dobra, kopię. Kończy mi się widoczność, cholera. Już? Zrobiłby się ciemniej. Ty, nie strasz mnie.
Bo serio zrobiło mi się ciemniej. Czekaj, ile jeszcze mam? Jeszcze mam 5 minut. O kurde, czemu tak? Kurde, no weź. Może jakiś błąd. Weź mi, nie strasz. Może jakiś błąd. Może jakiś ten. Co, Warden? Agata włączyła pokryjomu. No może. Ja taki prank, nie? Ale ja wtedy to by było przez kolano. Kurde. Wy się patrzyli, czy beton się dobrze pali. Jak to nas w robocie gadamy? Przez kolano i na gołe dupko. No Dawid, zobacz, co tu znalazłem. Czekaj, to już żelaza. Ja tu specjalnie dla ciebie to zostawię. Ej, Adam. Co? Muszę częściej z tobą ale chodzić na te. No. To w sumie fajnie. Ja pierdzielę. No bo słuchaj, wiesz... Po co mi to żelazo? A co tam masz? Tyle żelaza. Ty, choć ja tutaj specjalnie coś dla ciebie zostawiłem. Jo! O kurde. Nie mam nawet jak to włożyć, czekam, żeby zrobić sprzątania. Ty, ja też muszę w sobie pochować, bo ja nakopałem. Nie, w sobie niby nie dużo, ale trochę jest. Ej, a to się już kończy. Tak, tylko że wiesz co, wtedy pamiętasz co znalazłeś, to ja miałem wrażenie, że tam szukałem tego, ale to było trochę dalej, nie? No, a ty aboryłeś w dół, bo szedł... Bo tu jest jeszcze jakiś ten zejście. Tak, tam... Tu jest zejście, ty. Ej, zobacz. Ale nie, tu tylko lawa jest. O kurde, nie mów, hop. A co, myślisz, coś za lawą jest? Żelazo tylko. I dużo miedzi. Żelazo. No to żelazo. I diamenty! Sodiaksy, o no to matko. Szmaragdy i diamenty. Boże. Chciałem ci dać. A. No to daj. A ja tu se złota wykopię, bo co? Wszystko. Wszystko może, wiesz, ja tam nie obrażę się. Nie? No, a ja tu zobaczę, może są. Zaraz, ja gdzieś... Skarż, zostaw mi tą torebkę. Ja tu gdzieś miałem normalnie tego łupka, to ja go sobie tu... Niech ta lawa się spokojnie ten... Spłynie. A ja też mam diamenty. A co? Dobra, nie. A co, musi... wy kopiecie diamenty? Nie, my szukamy podwodziemnego miasta. Aha. Kurde, czemu ja tam nie mogę... Tam, do tamtego nie możemy iść? No właśnie, tu są blisko góry ośnieżone, zlodowe ciały. A czy miasto? Miasto to ten, miasto swoją drogą, ale Wardena tutaj możemy przywołać też. Aha. O, ma... o, ktoś dołączył. Ma, już się przeprowadził? Jakiś flaster, coś tam wszedł. No. Pisał chyba, że dzisiaj wejdzie, coś tam mu się dawało. No, a? Marcin, nie? No. O, ale kurwa, mam farta. Co, kolejne żelazo? Dawid, nie, ty tak nie rób. Skoczyłem, chciałem przeskoczyć dziurę, ale trafiłem tam w środek i... Kwadrowa. Nie, tutaj ty kopałeś chyba już. Albo i nie, bo coś tu jest. Nie, ja nie pamiętam. Czy... też omijam, po prostu szukam, nie? No, tylko ja tam trochę się cofnąłem w drugim kierunku. Co czaj, czy tutaj coś nie ma, ale chyba nie. To też ciekawe, czy na każdym tym biomie nie jest miasto. O, kończy mi się miksturka. Nie jest prawnie. O, ty miałeś dwie. Czy już wypiłeś drugą? Nie, no mam jeszcze. No, jak ci się druga będzie kończyć, to najwyżej tego. Ja do ciebie dolecę, bo ja jeszcze miałam ich chyba cztery. Dwie jeszcze mam. Także luz. O, kopalnię znalazłem. O, i lapis cebuli. No łażę, szukam, nie mam nic. No, lapis cebuli znalazłem. O,
O, kończy mi się. No, ja tu szukam, patrzę. Znalazłem kopalnię opuszczoną. O, i diaksy. No, proszę cię bardzo. Czemu by nie? Czekaj, gdzie tego było najwięcej? Tu. Tylko czy mi się chce do tej kopalni iść? Tak średnio bym powiedział. O. Tu było tego najwięcej. Tak? Tak. Ale ty szukasz tego miasta teraz, tak? No oczywiście, to tak. Kurde, i tu diaksy są? No kurde. Oj, tu surowe żelazo. Jeszcze też przylepiłem. Dobra. Ale co znajduje? Tu znajduje lawa albo woda. No, no, no. Dobra, tu chyba nie ma nic. No ja też właśnie nic tu nie znalazłem, a się zapowiadało dobrze w tym kierunku. Ja tu słyszę taki po... O, diaksy są, dobra. Kopię, ryję w tym kierunku. Diaksy to zawsze dobra wiadomość. To nie pamiętam, na jakich poziomach to mniej więcej było. Poniżej 50. Nie, zaraz wracam. O kurwa. Okay. Dobra. Tam się, bym się brzwir wpierdolił. Powiem ci. O kurwa ma. Ty no. Jakbym znalazł dalej. Jakie masz kordy teraz? Ja? No. Już ci mówię. 1796. No. Na minus 116. A to też tam dalej poszło. No to nie wiadomo, co się dzieje. Może spadł. No już wyskoczyłem. Może on jest ślepy na to lewe oko. Ty, ja znalazłem tunel w skalku. Jakiś. O. A to. Nie, ty tu nie byłeś. Ty tu nie byłeś, bo byś tyle żelaza na pewno nie przegapił. O się chuj, ile tu jest. Ile tego tu jest? Kurwa. Pół na pół jest, ja to trzeba zjeść. Dobra, Dawid, to nie był, bo jest żelazo. To jest dobry znak. A ja też jadłam obiad. Ej, ale tu mogę wezwać Wardana. Czekaj, ty. Chuj. Do dnia. No dobra, tu też tego. Chyba tylko lawa. Ale kurwa. Ile tu tego jest? Jezu kochany. Ty naprawdę, ja częściej ten musimy na wyprawę iść, bo jak. Nie ty coś znajdziesz, to ja coś znajdę. Musimy razu łazić. No. Dobra. A bo sobie wyjść do pracy. Lata mam. No, jak ty kurde latasz za tym. A bułki jeszcze są, muszę zobaczyć. Ja tą lawę to ja tu połatam od razu. Jest minus. Ja jestem minus 784 na 178. Ale pojadłaś. Tylko że ja mam kordy minus 54, to nie wiem czy. No i jak ona jest napisana? Ja mam. A ty masz na zerze już. No kurde, ławę i szukam tego. No ja też, wiesz co, ja znalazłem. Ty mam? Nie, to nie to. To nie to. I takie trasy, nie takie padoły. No tu nie, bo tu by było to widać. Czyż by było gdzieś tu, czy coś? Ja jestem... Widzę, że ta, no, ogólnie ta jaskinia jakby miała parę części. Tak. Ja poszedłem w drugim kierunku. Jak ty tam poszedłeś, to ja poszedłem w drugim i tego i tutaj właśnie poluję. Tylko żebyśmy też, wiesz, trzymali się w miarę blisko siebie, bo jak zniknie ci miksturka, to weźcie potem znajdź. Nie, no ja cię znajdę, ale...
A dobra, ja cały czas chodzę w ciemnościach, więc. No, znaczy ciemność to moje naturalne środowisko w sumie. Kurde, ile tu tego ja przegapiłem jeszcze, ja, ile tu po drzwi robisz? O, znalazłem kolejną kostkę, nie? Taką, co ty mi zostawiłeś. Kurde, to jest normalnie surowe żelazo. Tyle tego żelaza tu jest, że jest dużo surowych bloków aż. Znaczy całych bloków. No. Jak ta maga ci idzie? Kiepsko. A tutaj jest, no, 99% krok pierwszy. Te dwa kroki powinny iść szybciej. To co to robisz, ten, przeinstalowanie tego? Gdzie? Aktualizacja z Xboxa mi się włączyła, jak na złość. Ten. Mówię, a już na Xboxie grać dupa. A co na dolapka, to możliwe, że młody chyba odinstalował przez przypadek, możliwe. Możliwe. Kartę sieciową i dlatego ci nie wyszukuję. No. Oj, Boziciu. Wiesz co, Dawid, ja tak spróbuję zrobić tunel mniej więcej na 50 w każdym kierunku, tu przy skalku, gdzie jestem. To może to jest gdzieś, kurde, ukryta jaskinia niepołączona. Może. I tak wezmę, chociaż spróbuję, nie? Się uda, to się uda, a nie uda, to... Cholera. No, dobra, ja ten... Tą odnogę sprawdziłem, tu nic nie ma więcej. Kurwa, chodzę. Już nawet zacząłem latać. No ja też tak właśnie teraz. Tu jest jeszcze jakaś dziura, tylko się tak zastanawiam, co ty, ja tu. O, ogień, parzy. Nie, to jest góry jakiś tunel. Okay. No tu diaksy, więc... O, nie, tak, tak to ty nie kop. O, kończy się światło. Już się uciekończy? No, kolejne minuty minęły. Kurde, to jest za długo szukamy. No nie wiem, ja tu na szybko jeszcze spróbuję jedną odnogę obczaić. Jeśli tu nic nie będzie, to ja idę do ciebie. No nie gadaj, że jeszcze znalazłem te... do tego szkła, co się robiło ciemnego. Ametyst? Godę? Dokładnie. O kurde. Tak. A w godzie znalazłem diamenty. Ty to kurde. Dobra, gadaj mi światło. Dobra, czekaj. A, to tu jestem, dobry. Nie, no, ze spokojem. Gdzie masz kortę? Dalej, to jest normalne. Nie no, na pewno sobie poradzisz. Kurde, Adam. No dobra, no to ja tu mam jeszcze jedną miksturkę, to ja tu szukam w takim razie. Szukam, próbuję. No i to, zaraz, ja tu byłem już przecie. A tu, w tym kierunku ja byłem. No ja tu chyba z tobą wchodziłem, coś mi się wydaje, bo tu lawa. Ta, tu byłem, dobra, bo tu są te tunele. Wyżej? Nie. Jakie masz korty? Już ci mówię, minus 1960 na minus 16. O, to ty już bardzo żeś zboczył. Dobra, tu jest lawa i są te... Dobra. Dobra, robimy tak, że będę się zbliżał w twoim kierunku już. Ja mam 840 na 182. Minus 1840. 840 na minusie. No ja idę mnie. Bo ty czekaj, ty w tym kierunku musiałeś iść w takim razie. Dobra, ja tam lecę, bo to nie ma sensu. Ale tu jest dużo diamentów na wierzchu. No jest sporo, no bo głęboko jesteśmy w sobie też, nie? No na minus 16? Znaczy nie, ja już poszedłem minus 1751 na minus 100. Ale nie, mi chodzi o wysokość.
No, one tam do, nie wiem, do dosyć dużej wysokości się ten respią. Dobra, zszedłem tu troszkę niżej. O kurde. Niestety tu jest Słyszę. lawa. I co tą lawą? Tylko właśnie, czy ja tu gdzieś tą lawą dojdę. Nie ma chyba nad sensu próbować. Nie ufaj lawie. No właśnie. Tam co prawda ja lubię lawę, ale... Nie ufaj. Mówisz Lawa to zdradliwa. zdradliwa sucz, mówisz. Dokładnie. Tyle razy mnie oparzyło. No w sumie ty to tak. Masz prawo jej nie ufać. Ty, ja w sumie tych katalizatorów nazbieram. To zawsze to się z kalku trochę nazbiera później na powierzchni. Dobra, tu byłem. Tu już się ten biom kończy, tak? Oskar, teraz aktualizacja z Minecrafta później. Słyszysz? Dobra, to poszedł tu żelazo, to ciebie tu nie było. Jakie masz kordy? 1760 na minus 200. Idę, spróbuję, a gdzie tu byliśmy już, tu w tą kopalnię Idę kojarzę. w twoim kierunku, bo tam... Wiesz co, ja idę w kierunku, tak jakby zwiększamy te drugie kordy, bo tu jest kopalnia. I przy Ja okazji... nie chcę na Ines, ja chcę na Vibrant. A tu widzę diaksy, a ja diaksy lubię. Spróbuję w tej kopalni. Tutaj na minus 300 drugiej kordy jest kopalnia i tutaj będę krążył jak coś. Może coś tu znajdę fajnego. Oto. No, znajdę tory. Poczekajcie, bo muszę być bohaterem w domu. Aha, Dobra. okej. Oki, oki, oki. Gdzie jest? Gdzie jest oka? Otwierana jest oka? Cholera. I co ona Tutaj. zrobiła? Dobra, tu nie ma nic. Tu jest dalsza część kopalni. Kurde, ile tu jest żelaza. Oho, zaraz wróć. Gdzie to płynie teraz? Nie wiem, o co tu chodzi. Wyłączam tego gracza. Dobra, jestem. Miałem walkę z osą. Z kim? Z osą. Osa. Ty, gdzie ja jestem? Ej, ty... Możliwe, że znalazłem twoją kopalnię, którą ty znalazłeś. No możliwe. A gdzie, jakie masz kordy? Minus 1500 na 51. Półtora tysiąca? No. No to albo ona jest bardzo duża, albo przy innych jesteśmy. Aha. To nie to znalazłeś. Dobra. Ale nadal idę tak akurat w twoim kierunku. Ty, no ja znalazłem kolejny skalk. Ja też tu właśnie. I to nawet duży. No. No, też właśnie taki sporawy Ale się znalazłem. rozciepciały. I idę w kierunku dołu. Ale tu chyba gówno jest. Wstydnie, się oparzysz. To coś, ten tunel to jest podejrzanie ładnie wyryty. I co, dobre? I dobra, Oj, o, nie tak, nie tędy. dobra i obczaić. No ja tu mam jakiś kawałek kopalni i chyba ze spawnerem. Co to jest, czemu ja tu nie mogę skoczyć?
ziarno. O kurde. To jakby były moby włączone, to by się tak wpierdolił. Bo wlazłem na te krzykacze centralnie, nie? Co Wardę zawsze. Dobra. I to jeszcze aktualizacja Minecrafta. I to jeszcze w tunelu, nie? Żadne na dół. Aj na dół. Nie. O kurde, powiem ci, ostatnia miksturka mi została. Zostało mi 8 minut łażenia po tej kopalni. Jak nic nie znajdę, to uciekam na górę jak coś. Kurwa, już nie pamiętam jak się na padzie grało. Oho, to jest. Tak, to był spoko. There is quite dangerous here. Because of żwir. Bobby call. Because of żwir. There is dangerous. Kurwa, lata w kółko, dobra. Czyli to już pierdoliłem. Okej. Okay. Dobra, schodzę w dół. Ale tu w dół nic nie ma. A tu co jest? Tu jest jakieś zejście w dół. Takie nawet ładne, kurde. A tu jest lawa. Zasłoń tam zasłonę. Kurde, serce mnie boli. Jak dodano do kolejki, skoro ja już... No nie chuj szczerze. Dobra, znalazłem spawnera. Dobra, ja chyba, wiesz co, Dawid, będę wracał powoli na górę. Bo ja tu się zaraz zgubię, a już mi niewiele czasu zostało, to nie wiem. Poczekaj na ciebie na górze, czy... Czy jakoś cię spróbować znaleźć jeszcze tutaj? Powiem ci, że tu się wydaje, że chyba nie mam nic. Ty, ja tu coś niechcący rozpierdoliłem tak, że lawa się wali, leci, nie? Ja coś tylko, jak coś tak niefortunnie pociągnął tutaj. Kurde. Zdecydowanie za mało tu jest slotów. Co to było? Ej, mi też tak pociemniał obraz w pewnym momencie, wiesz? Mało serka. Dawaj to. A tak delikatnie, nie? Tak, tak, no. No właśnie, i to mnie tylko dezorientowało. No co jest, przecież zrobiłam aktualizację. Patrzcie, co mi wyskakuje, nie? Na Xboxie? Mhm. No mówię wam, jak na złość. A zrobiłam aktualizację. Nie no, kurwa, to już na klikę, no. Wysłałam na grupę. Dobra, spróbuję wyjść tędy. Bo mi się zaczyna włączać panic mode. Co jest? Już nie mam tego miejsca? Kurwa. Mi wkurw się zaczyna włączać. Kurwa. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Aktualizację zrobiłaś, tak? Tak. Kurwa. To dziwne. O kurwa. Czekaj, ja zobaczymy jedną rzecz, zobaczę. Oko. A nie ty grałaś na Vibrancie? Na tym świecie?
Boże, no, na tym, na tamtym drugim tym chyba nie grałaś. Czy nie muszę wysłać zaproszenia? Nie, no, no to jest normalny Vibrant. Aha. Nie musisz wysyłać. Nie, nie, to tak nie. To tak nie jest. No nie wiem, ja tam nie znam. O mamusiu, kochana. Tak się jarałam i tupa. No, kurde, dobra, ja zaczynam panikować. Tak, powoli. My kupę dzisiaj w robocie. Też... Tak się oj. Cieszył, że weźmie sobie urlop i nie dostał. To... Aha. Takie smutne trochę, nie? Nie można no. Pomóc. Ja poszedłem, wolny klient. Ja poszedłem, powiedziałem, że chcę urlop. Spoko. Dobra, to są... Może zostaje z tego względu, że zapierdalałem ostatnie te dni. Może też, no. Dobra, ja zaczynam powoli się irytować tym, że nie mogę znaleźć wyjścia. Mam wrażenie... Podaj mi na miarę, to cię ściągnę. 715 na minus 360. Nie, Rudzik, na razie ten, ja pamiętam te kordy, gdzie zaczynaliśmy, tylko że ja nie mogę do nich wrócić, nie? Bo tam byliśmy chyba na coś 200, coś takiego. Że nie mogę, kurde, znaleźć, dojść. Ale nie w tę stronę idę, w tę stronę powinienem. No dobre, nie? Tylko wiadomo, że jakby trochę chrupkie było zrobione. Prze. Tu była dopiero bomba. A jaką masz wysokość? 48 na minusie. 48. Tak. I pierwsze masz? Minus 1720. 720. Dobra, czekaj. Czyżbym znalazł? Jeszcze raz, zresetowałam Xboxa. Ja tu mam wrażenie, że jest przejście, tylko Holender, nie wiem. Kurwa, Marcin. Ty w miejscu. Mhm. Daleko jesteś? 1730 na minus 350. 1730. 1700, ta. Kurwa, rozumiem 700. Znaczy no, uprościłem bez tej jedynki z przodu. A to u mnie dużo zmienia. Nie no, aż tak to zboczyć z kursu, to się musiał starać już. Co? Dobra, widzę nacieki. Chyba idę w dobrym kierunku w końcu. Nie pamiętam te brokułki tam. Dobra. No chyba idę w końcu w dobrym kierunku. Nie wiem, czy tak wyjdę. Jak nacieki, to tak. No. No i kurde chuj, kończy się ta ciemność. Zaczyna mi się ciemność powoli robić. No dobra. Czy ja coś będę tu widział, czy tak średnio? Czy ja mam jeszcze ze sobą pochodnie? O, to jest pytanie. Ja zawsze mam 4 staki. A ja kurde je odłożyłem. Ajajaj. No to jest ciekawe. U mnie umiem dołączyć normalnie. Dobra, czekaj. Przyzwyczaiłem się do ciemności powoli. 1007. Na minus 324. No. Czekaj, widzę co... Na minus 324 plusie, tak? Minusie. Minusie, dobra. Jeszcze raz. To też dużo zmienia. No. Ja się próbuję już wpiąć do góry. Tylko, że cholera... Jezu, nic nie widzę tutaj. Tam coś jest.
Idę w tym kierunku. Ej, do Akamachi też mogę wejść na świat normalnie. To mi powie, o co chodzi. A zaktualizowało ci się tutaj? Tak. Ja mam aktualizację. No to ciekawe, bo ja nie robiłem, a mogłem wejść normalnie, nie? A spróbuj, czy ktoś umie spróbować wejść do Pauliny? O kurde. Jak ja tu spadłem? Nie wiem, przed Elizą jak już. O kurde, tym tunelem to mnie gówno to da. Za mało zdecydowanie zrobiłem tych miksturek, wiecie. Dobra, widzę. Jeszcze raz restart. Dobra, widzę, nie, na tą dołem to ja muszę tą kopalnię jakoś przejść. Albo w... Jaką kopalnię widzisz? 1600, minus 1600 na minus 388. Dobra, ja tu sobie tak, chuja ją wezmę, bo przecież nie mam. Ty, a jak ja patrzyłem, że ja tych pochodni nie mam. A nie widzisz żadnych pochodni postawionych? No właśnie, znalazłem w ekwipunku jakimś cudem. Ale nie, w sensie, że moich ustawionych gdzieś nie widzisz? Właśnie nie wiem, bo tu są na kopalniane i nie wiem, czy ten, czy to twoje, czy to nie twoje. Właśnie. Jak mam kurde 20 tylko, nie? Dobra, widzę, że tu lawa jest, więc... Tędy nie, tędy... Ja już jestem na minus 15 wysokości, nie? I się zastanawiam, czy się nie zacząć stąd wynurzać powoli po prostu kilofem do góry, nie? No to spróbuj może. Ja tu jestem właśnie, znalazłem znowu kopalnię nad lawą. Są takie te mosty drewniane. Nie, no to, a jakie kordy masz? To tak brzmi znajomo. Minus 1200 na 198. Na plusie 198. A, to ty bardzo daleko odszedłeś już ode mnie. No ja daleko, no. To teraz jeszcze wracałem, nie? No nie, no to ja chyba się, wiesz, na tych kordach. Gdzieś znajdę jeszcze troszkę wyżej, żeby mniej było łażenia. Co? Gdzieś może w tej kopalni. Próbuj się wynurzać do góry. Ja tak samo zrobię. No. Ja tak zrobię, tylko próbuję w tej kopalni się jakoś jeszcze... Ej, coś mi się stało. Instalacja została zatrzymana. To jakby błąd w aktualizacji. O, ale w Minecrafcie? Mhm. A może nie masz pamięci na konsoli? Nie, mam. Zawsze mam połowę. O kurde, to było. Co masz ten? Miasto? Spróbuję jeszcze raz, jeśli ten problem wystąpi ponownie. To myślę o tym problemie, to pomaga. A. Error help i wprowadź następujący kod. Znaczy, no jedyne, co mi przychodzi do głowy, pomysł to przeinstalować tego sterownik. Minecrafta. Albo internet wrócił. No, w laptopie nie wrócił, co ty? Ja jestem na konsoli. Ja mam właśnie na myśli na laptopie. Oż kurwa, normalnie się zaraz wkurwię, nie? Ej, Adam. No. Wiesz, że kopanie w górę może być kuretko trudne? Bo tam jest śnieg. Co zrobię. Płytę, kurwa, w sercu. Nie chodzi o śnieg, chodzi o wysokość góry. Właśnie dlatego próbuję się wydostać jak najbardziej i wiesz, jak najbliżej tych kordów w górę, nie? No. Oskarowa się ciepło. Tylko wiesz, ja to znajduję od nogi i one mi donikąd nie prowadzą właśnie. Dobra, tu coś jest. Tak. Chwilę do góry i znowu kurwa w dół. No ja pierdolę.
Powiem ci tak, nie? No. Że ja jestem na powierzchni w jakiejś wodzie. W wodzie jesteś. No. Dobra, zaraz, czekaj. Ja tą wodę kojarzę, bo ja wypływałem tam kawałeczek, nie? Dobra, czekaj. Udało mi się dużo do góry podejść w tym momencie. Ja jestem po... O kurde. Ja nawet tej góry nie widzę. To aż tak daleko, że no bo 1200, no to żeś wciół daleko odleciał. Właśnie. No. To ja tu znalazłem. Jestem na 15 poziomie. Ja czyżbym znalazł miejsce, gdzie żeśmy byli? Jest dosyć płytko ten, dosyć płasko tutaj. I co to jest? Czemu to się tak świeci fajnie? To mam dobry, ej, mam pomysł. No. Jakbyś stał w miejscu, podał mi te dwie spółrzędne, to ja od góry mogę kopać w dół do ciebie Wiesz, co mnie i jebnąć zastanawia? z wiaderkiem wody i wtedy wypłyniesz. Nie, spoko luz. Wiesz co? Ja już czuję, że coraz wyżej wchodzę, nie? Bo ja już jestem na 1800. Jestem blisko tych kordów, gdzie zaczynaliśmy. Jestem już na wysokości 20. To teoretycznie 40 do góry i bym był na powierzchni. Wydaje mi się, że my tu byliśmy, A tylko drugie że spojrzenie, jakie to było? minus 352. 1850 na minus 360 teraz właściwie. O kurde, tędy nie. No skóry. Tam do wytwarzania mikstur to potrzebuje tego płomiennego proszku z tych pałeczek, tak? Tak. A Możesz u mnie gdzie wziąć. to jest? Nie, ale bym chciała sobie później pozbierać, to gdzie to Blaze spać? musisz bić i te pałeczki zbierać, i te pałeczki przerabiasz na ten proszek. Ale te blazy są gdzieś przy jakiejś świątyni czy To czymś? jest Nether. No wiem, że w Netherze, ale gdzie się respią, Tak, nie? tak, przy bastio, znaczy przy twierdza głównie. Ale mogło się Aha. wszędzie zrespić. Tam jak wejdziesz do tego, to ten tunel długi na wprost, co jest, to prowadzi właśnie do świątyni. I tam jak przejdziesz przez drzwi na wprost, tak się skończy ten tunel, no to dojdziesz właśnie do miejsca, gdzie Blaze tam zrobiłem spawnera. Ekspiarkę ich, tak jakby. Jakby instrukcja była niejasna, to mów, to wytłumaczę dokładnie. Bo tak ja tam z pamięci mogę nie pamiętać za dokładnie. Dobra, chuj. Ten tunel, który się zapowiadał, dobrze się skończył. A zaraz, Jesteś do tak. góry? Idę w kierunku. Czekaj. Kurwa. Ja nie lubię nic nie widzieć. A jeszcze powardzenie to w ogóle. Ja już w ogóle 1,5 godziny streama prowadzę? O kurde. Z czego pół strumika to będzie błądzenie po jaskini. Noż, kurde mać. Od tego to. Nie możemy się rozdzielać. No, bo ani ty nie kopiesz żelaza, ani ja nie mogę się odnaleźć. Ja tędy to gdzie Z do. tym żelazem, przecież ja żelazo mam od cholery, ale najgorsze jest to szukanie siebie. No. Bo ty już jesteś na powierzchni, tak? No. No kurde, ten to. No ja nie wiem, ja spróbuję jakoś tu podejść jeszcze do góry, kurde. Jest, dobrze jest. Bo jestem na A poziomie. spróbuj kopać już faktycznie. No czy. Ja chcę sobie jeszcze dać szansę, nie? Tym bardziej, że ja mam dużo surowców, wiesz, do tego. Do podbudowywania się, żeby wejść tu wyżej. Już mam 27, idę znowu. Kurwa w dół, noż ja pierdolę. Co wyjdę kawałek do góry, to potem znowu się cofam w dół i to kilkanaście.
Wiesz, co najgorsze jest to, że ja się nie mogę patrzeć w górę, żeby szukać wyjścia, bo muszę w dół pod nogi patrzeć. No. To jest w tym najgorsze. Kurde, lapis lazuri. No to niepotrzebne. No i już wróciłem na 10. No kurwa macie. No, ja pierdykam. Wiesz to, co znalazłem? To chyba znalazłem wyjście. I przy okazji tak? Znalazłem te świecące roślinki, no. Świecące roślinki, czyli? No te co jagody ze sufitu, co wiszą. Tak? Jaką masz wysokość? Dwa. Dokładnie dwa. Czyli mamy litry. Bo wleciałem w jakąś jaskinię. No. I właśnie mam te właśnie te drzewka i te zwisające właśnie świecące. Więc możliwe, że gdzieś się zaraz spotkamy. Jestem 2000 na minus 350. Znaczy minus 2000 na minus 350. No jestem minus 1990 na minus 750. Kurde. O to nie, to jeszcze. To druga. Kurde. Druga służebna. Wiesz, co mnie martwi? Znaczy martwi i zastanawia w sumie. Że ja skalku tu nie widzę. Dobra, ja nie jestem tak ślepy jak wcześniej, ale dalej widzę niewiele, ale za to widzę coś już przynajmniej. Bo te roślinki dosyć dobrze oświetlają w sumie. Ale one zawsze rosną gdzieś tam, gdzie się blisko powierzchnia zaczyna, nie? Jakieś wyjście chociaż. Nie zawsze. Mówisz? No bo ja już tak powiem ci, że jestem na takim, choć tam na minus 34, kurde, już byłem 50 wyżej. Urwał mu minus 500. 2000 na minus 500. O, no to jestem 2200 na minus 350. Dobra, pochodnia. Tędy tu się da wejść, tędy się da wejść. Kurde, przyda mi się tu umiejętność parkouru. Dwa 200 jesteś na... Minus 350. Stój. No stoję. 2200 na minus 350. Tak. No to jest taka półeczka jakby w przejściu między, jaskiniami. Czekaj. Ja tu się pokręcę. Nie będę się bardzo oddalał, ale się pokręcę tutaj. No 350 na minusie, dobrze. Minus 2200. I wysokość? Minus 6. Mówiłeś? To za dużo. Kurde. Dobra, zainstalowałam na nowo Minecrafta. O, i tak poszło w miarę szybko. No, zobaczymy. Tylko Adam, nie wystrasz się, nie? Czemu? Coś, jak co leci na łeb? Ty z góry kopiesz? A, widzę twój nick już, ty. Ty, czekaj. Coś znalazłem. No i proszę. Yes. A, dobra, to Dawid.
O matko, jaka tu jest grafika do dupy. Tyle, tyle z misji ratunkowej. Dawid znalazł LOL. Żelazo. Ale jaki tu jest, kurde, wielka ta. Zobacz, Dawid, co tu jest. Czekaj, czekaj, bo to znalazłem coś dużego. Widzę właśnie. Ty spójrz w tamtą stronę. Ej. Jaka tu przestrzeń. Nie podoba mi się ta grafika. Jak tu, jak, o tu, gdzie patrzę, nie? Jak tu creepy jest, kurde. Daj. Dziwnie, nie? Daj. No nie. Jeszcze tutaj ta trawa rośnie. Ej, tu trawa normalnie rośnie. A teraz, żeby wejść do góry, nie? No. 70 krat, na 70 kratce masz powierzchnię. A, no to tylko kawałek. No tam kopałem tunel na dwóch, jakby to. No, to jest kolejna kopalnia. Jest kurde. Ej, czy ja bym tam, tam widział powierzchnię? Czekaj, czekaj. Właśnie, no. Tak, powierzchnia. Dobra, lecę, kurde. O kurde. Jezu, a żebym się wpierdolił? Ty co, to śnieg jest? Nie. To jest zaświeżone drzewo. Weź tą kratkę w górę, weź zrób. Nad tobą co jest? Nie, nie to, nie tą. To te gałęzie, gałęzie. Jeszcze, nie, to jeszcze. Nie jest gra dla mnie. A kurde! No co ci tam nie dać? Śnieg mi na łeb zleciał. Nie umiem grać. Z powierzchni, o kurde, ale żeby zary. Ała, co ty? Dobra. Dobra, wracamy, nie? Wracamy na chatę, no. Czekaj, w którym to kierunku? Ja cię kręcę. O rany, kurde, trochę stresu było, ale żelaza mamy tyle, że ho, ho. W ogóle tych co? Ja na Wardena nawet nie idę na konsoli, pierdolę. Nie wiem, czy jest sens w sumie. No niby ma tam w tytule wpisanego tego, że zemstę robimy, ale mówię, ja poczytałem, że nie ma sensu go robić w sumie, póki nic on nie daje. I tak się zemszczę na mnie. Ja też. Nie, ja chodzę jak pijana. Ja pierdolę. Bez sensu. Tak się odzwyczaiłaś? No. Mówiłem, nie pij soku z gumy jagód. Ja to nie, agafuję. Nie, wolę myszkę. Ja. Co ty gadasz, że gram na padzie i... A to wiesz, musisz być przyzwyczajony w sumie, bo tak to... Dobra, ja już jestem niedaleko w sumie, ale coś czuję, że jest ciemno i zaraz się wypierniczę o jakąś górę. No ja też właśnie, jak mi się ładują te drzewa, nie? No. Ale jak na sprincie lecisz, to masz ten większy zasięg widzenia w sumie. Czekaj, mam driver boost. Inaczej, niech wejdzie w menadżer urządzeń, czyli PPM, na ikonkę Windows na dole na pulpicie i tam się wyświetla menadżer urządzeń. Potem niech znajdzie kartę sieciową. No przecież kurwa szukałam. No. Kurde, ja musiałbym się ten zrobić altaba i ci powiedzieć, bo ty jakie masz Windows 10, nie? 11. 11? O, to nie wiem. No, no też to... jestem zgubiona właśnie w tej 11. No ale dobry Windows, warto się przesiąść czy tako? Nie przesiadaj się. Dziwne ten zrobili. Ja musiałam dochodzić do tego, gdzie się laptopa wyłącza, czujesz? Kiedy powiedz. Ja mówię, kurwa, co tu się stało z tym paskiem? Ja bym się tak staro poczuł, jakbym nie umiał laptopa wyłączyć w sumie. Nie wiem, musiałbyś chyba baterię wyciągnąć. Dusiu, powiedz mi, podejdź tutaj, pokaż Janusiowi, jak się laptopa wyłącza. To jest śmieszne, nie? Ale kurwa, teraz pół godziny. To teraz to śmieszne. Pół godziny kminiłam, gdzie się go wyłącza, bo zawsze jest na pasku zadań, co nie? No, no, ale teraz to jest śmieszne. A tam jest nie, pasek ale... zadań zmieniony. Ja mówię, mówię, o kurwa, co to jest? No, teraz się śmiejemy, nie? Ale za parę lat. No.
Tak będzie. Dobra, to mam. O matko. Ruf idzie tu. Ej, wiecie co, ja mam w sumie jeszcze 1,5 godziny streama, to ja sobie pójdę wioskę rozbudować i postawię tam jakąś farbę, może coś w ten deseń zobaczyć. Nie, nie, nie. Ja nawet do drzwi nie umiem wejść. O matko, chwila. Spróbuję zrobić tego lopka. Po pijaku się nigdy nie łatwo dostać. Trudno, nie? Coś wiem o tym. No. Szerokość drzwi maleje proporcjonalnie do ilości promili we krwi. Ja już w domu, jakby to. No ej, ja zaraz wracam do was. Ja też już jestem. Kurde, znowu ten żelaza przyjaciel. Co ja będę z tym robił? Przepalał. Ja właśnie jestem zmartwiony tym, że przyniosłem nie tylko żelazo. Ale pewnie. Właśnie, muszę zobaczyć, ile diamentów przyniosłem. Ja przyniosłem znowu pełno śniegu. Ja tak się zastanawiam, bo tego lodu mi będzie w ciul potrzeba, nie? 21 diamentów. Ładnie. 21 tylko przyniosłeś? No. A, to tak o. W sumie. Bardziej byłem skupiony na tym. Na żelazie, jak zwykle, nie? No, no. A czy wiesz, ja tam do tej jaskini wrócę jeszcze, bo tam strasznie dużo tego żelaza jeszcze zostało. Ja tak wiesz, pochodniami wziąć, przeryć, zaznaczać sobie tylko wyjście, tak jakby, nie? No to myślę, że tam idzie to zrobić na spokojnie. I też iść tym wejściem, co tam znalazłeś, nie? I też wziąć skórzane buty, żeby się w tym pieprzonym śniegu nie zapadać. No to mnie najbardziej wnerwia. Pieprzony śnieg. Ty, ja może jeszcze w sumie mam czas. To bym jeszcze lodu nazbierał. Ktoś mi się, kurde, nie chce samemu, bo tam te niedźwiedzie się cholera respią. Dobra, to było tam. Niedźwiedzie? Tak. One tam irytujące są strasznie, ale w sumie jak jest ten pokojowy tryb, to może nie będą atakować. To nie powinno. No teoretycznie nie. To teoretycznie nie. Dobra, mam kolejne te. Więc zrobię sobie coś. Coś będę musiał zrobić użytek z tych bloków nacieku, tylko nie wiem jeszcze jaki. Może fabrykę nacieku? Było spoko w sumie. Dobra, ja zaraz wracam, jak coś. Ej. No. Będzie jeszcze jedną broń, czy mogę sobie wziąć? Na pewno? No widzisz, taki dziadosy jest właśnie dobry, taki paluszek cerowy, nie? Nie wiem, dać psom po tej kiełbasce, bo ja nie wiem, czy to jeszcze jest w miarę. No ja teraz jestem pełna, to już nawet nie ugryzę. Jestem. Dam im, co? Dobra, naprawiamy lapkę. Już jestem, słychać mnie? Słychać. Doskonale. Dobra, tu mam chyba wszystko ten, to mogę sobie zabrać, niech mi to nie przeszkadza, ziemię odłożyć. Tego łupka to ja ze sobą wezmę, tu tam. Dzień dziecka. Tak już. Nie głupisz tam. Masz dziecko drogie, masz. No dobra, to. I chyba mam wszystko. A ja nawet nie wiedziałam, że one tam są, mówię, że tyle nas zjadła. Co ja miałam, że przełożyłaś do pudełka?
Dobra, no to tutaj ten, no zaraz wstaje dzień, więc... A, zaraz, skoro wstaje dzień, to ja pójdę jeszcze sobie troszkę kilofa naprawię. Kurwa. Szkło i kamień. Menadżer urządzeń. Lipi BM. To tak, polecę na szybkości kurwa. Dokończę ten. Bo jeszcze nie wiem, w jakim stylu te domki budować. Znaczy mniej więcej wiem, ale to mimo wszystko. Kościół, chono tu. Kartę sieciową. 30. Okay. Tyś chyba z nocnika spadł, kurde. Następny, kurde. Nie, nie, za tą cenę to ja wam nie sprzedam. Ej, kurde. O matko. A ten on mi miał... to tak tłumaczy, a ja nie wiem, o co chodzi. A co? Mów to ci będę tłumaczyć. Dobra, mam znaleźć kartę sieciową. Tylko, że ja mam 3 i nie wiem, która to jest. To jest taka porada, nie, że idziesz do sklepu i jak znaleźć grzyby? Porada, punkt pierwszy, znaleźć grzyba. Jakieś PPM właściwości. Prawy, to prawy przycisk myszy. Realizuj sterownik. W tym przypadku PPM oznacza prawy przycisk myszy. Dobra, to się prawie naprawiło, więc jest git. Czy ja chcę z tego zrobić na terytowe? No to jest pytanie. Z jednej strony, no kilo się... Nie jest on mi w sumie jakoś wybitnie potrzebny oprócz lodu i tego. A zaraz ja odłożyłem, czy ja tam wstawiłem ten kamienny? Znaczy tę przecinarkę? Chyba ją tu przyniosłem. No, ja to sobie wstawię w sumie. Jak ona tam na razie będzie, bo ona się tam przydaje dosyć często. A jak chcę zrobić prawdziwy dom kamieniarza, no to wtedy tego. Jakoś tam sobie to zaaranżuję. No, tutaj fajnie to mi wyszło w sumie, no. Powiem tak, jest zajebiście tutaj. Dawaj mnie to. Tylko jakie kordy ja miałem na tym lodzie, ja nie pamiętam. Dobra, tutaj ten... Może tu zrobię. Oj, dawaj wypolerowany łupik. O, osioł. Wszystko jest aktualne. Czyli sterowniki mam. Historia aktualizacji. Znaczy może wiesz, było tak, że aktualizacja była, akurat internet odcięło. Nie. Nie wiesz, mógł się sterownik zjebać przez to. Ojej. Uwaga, wdech i wydech. Wdech i wydech. Dobra, i starczy. Wejdzie w ikonkę, gdzie jest internet, potem zarządzanie urządzeniami sieciowymi. A tu już wchodziłam. Dobra, lecimy na minus 2000. Chyba było 2300, coś takiego. Pamiętam, że to było niemal na prosto. Nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem. No. Tam miało być tak pięknie. Zaraz wrócę, za daleko już lecę.
Ale jestem już troszkę za nisko. Zaczyna się ten tajga. Zaczyna się ten i zaraz powinno być wod. Co to jest? Jest spawacza znalazłem. To komin, to chatka taka w śniegu ukryta. Jeny, ja myślałem, że coś innego. Jak fajnie to zrobione. Dwa łóżka, komin taki. Zajebiście. A czemu wy tu skrzyni nie macie, co? No to jest zajebiste akurat. To mi się podoba, tak fajnie. Dobra, i teraz tak, trzeba się trochę wdrapać. I to będzie... To będzie chyba... Gdy powiem wam, że tak zakamuflowanej wioski to ja jeszcze nie widziałem. Tu wiesz, wszystko przykryte śniegiem, nie? Tylko te... A są kozy? Już patrzę właśnie. Kurde, normalnie te chatka z wiatrołapem, normalnie dwie pary drzwi wstawione, ja pierdolę. Kurde, to pewnie, że buty ze śniegu otrzepać. Kozy, kozy, już patrzę, czy są. Ale nie widzę. Ty, to takie te. Normalnie te zrobione nawet. Okiennice. Kurde, powstawiali te domy, żeby śliczy. I golema mają nawet. Ty, jak to fajnie chaty. No te chaty są naprawdę zajebiście porobione. No naprawdę, tutaj na dole piętro, na górze wejście jest z boku w ogóle. A piętro. Duża paproć wezmę. Świerki oleje, kłody świerkowe oleje, ziemniaki też sobie oleje. Nie no, ty kurde, ja tak... Ej, Jaga? No? Co jest? A powiedz mi, laptopy mają coś takiego jak ten samolotowy albo coś w stylu? Co ma? Jeszcze raz? Tryb samolotowy. Tak, ale mam wyłączony, sprawdzałam już. Aha, okej. Okay. Sprawdzałam już. Też myślałam, że to jest to, a to dupa. Niestety. No dobra, fajnie. Normalnie mają portal do endu nawet. Że zarządzanie? Panel sterowania zrobimy. Złote jabłko, krzesiwo, obsydian. Biorę to wszystko. Nie wiem po co, ale biorę. A tu co jest? Tylko, że tu się obawiam, że... Ale na szczęście nie. Obawiałam się trochę, że tu się zdupię i ten śnieg wpadnie. I normalnie tak pokitrane fajnie tu wszystko mają porobione, że też jestem... Jestem aż pod wrażeniem. Jaga, wysłałem ci linka no. Na poradnik dobry. Tam masz parę opcji. Dobra. To normalnie wygląda tak, jakby ktoś się nudził i zrobił tą wioskę. Czekaj, ona mi wysłała. Ej, czemu ja nie w tym kierunku lecę w ogóle, kurde. Oskar. W tym kierunku. Skończ. Dobra, normalnie ta wioska jest fajna. Będę musiał poczytać więcej o tych budyneczkach. Dobra, to idzie w tym. Tu się kończy zima.
No i tu zaraz będzie ocean, no. I to 3, żeby był to ten ocean, który ja kopałem, zdecydowanie nie. Było gdzieś, tu się woda musi gdzieś kończyć. Czytasz? To ja? Czytam. Aga. Czytam, czytam. To jest kolejna wioska, ta, To w miarę prosto, jest napisane, więc. no i kurde, znowu nie mogę znaleźć tego pieprzonego oceanu. No szkur, temat. No tu, no kurde, no i co jest? Czemu tutaj nie ten? Tu jest plaża, to plaża musi być nad morzem, no bo gdzie? Kurwa, mi się już tnie ten laptop. Co? Co? Mi się już tnie Nie. ten laptop, nie? Czy jest to za tego? Wiesz, bo to ja muszę iść spać. Czy jak chciałeś coś obejrzeć, to... Hej, O, czyżby? okno jest otwarte. O, Fajnie, nie? znalazłem, kurde, dobra. A co to masz? No z Lego na jakieś nowe No to części. tam do tego zielonego Oskar sobie daj. Będzie masz Lego. Dobra, to był ten niebieski lód, ale ja też sobie kiedyś. Dobra, one mnie atakują, czy nie? Wielki test. Ja póki możesz wziąć, mama. Dobra, lampi się na mnie nie atakuje, jest ok. Będziemy tutaj rozwalali kolejną górę lodową. Wezmę to, aby tego kilofa trochę zużyć i chociaż ona w sumie duża jest. To. Matko, nie tym kilofem, prawda? Ale znowu muszę tego schować. No, gdzie jestem? Dobra, może być w wiaderku, mamo. Tak, się kapła tajma Tu. Lego. Dobra, i to tu. To nie można się. To Nie mam internetu tu. w laptopie. To tu i to Nie wiem, tu. co się stało. Przecież chodziło, chodziło i tu. Gasi. Dobra. Chodź, Misiu. Kolejne pięterko i tak powoli, systematycznie do samej ziemi. Tam były dwie góry lodowe, jak widzicie, to nie ma już. Tamta była jeszcze większa od tej. Roboty, wiesz. Dobra. Ja, to są białe do sypialni. No, ktoś się rozłączył? Ja nie. Ja też Nie, jeszcze nie. Dawida nie słyszałam dłuższą chwilę, to może on. On se poszedł. Wiem. Tu coś jest pod moją lewą nogą. Dobra, kolejne ten, to. No dobra, ile tu my tego mamy? No, chciałbym przynajmniej ze dwa staki mieć tego lodu, wiecie, niebieskiego. Z tego tutaj. Żeby mi się jeden problem rozwiązał, no bo z tym to jest ok, nie? Najgorsze jest to, że jak robię tego co drugi, no to mi to nie przyspiesza za bardzo. O. Poszły i przyszły. Wróciłem. No fajnie, fajnie. Żonka dzwoniła, bo wraca z masażu. A. Zostawi się.
O kurczę. I traga? Dupa. Mi się laptop zaciął. Co ty gadasz? Mhm. No to się to pozbiera. Laptopa albo coś. Właśnie też tak o tym pomyślałem, nie? No bo to jest aż zbyt dziwne, nie? Dobra, tam w dole coś jest, tam nie wiem. Gra nie działa, zacina ci się. No. Gdzie? A dziś jeszcze miałaś to, tak? No, robiłam aktualizację i dupa. Może coś po aktualizacji właśnie. Możliwe. Coś się zbuchło. Zaraz znowu będą na WP będą te artykuły Windows, znowu coś spierdolił. Nowa aktualizacja nie działa. Dlatego nie przechodź na 11. No właśnie ten. Liczba 11 jest złowieszcza. Ja tam się wychowałem na XP-ku i... Do tej pory to był chyba najlepszy Windows, nie? O, najlepszy. Jak dla mnie to był najlepszy. O kurde, czkawka. O kurde. A, na trzeźwo to nie dobrze. Nie taka... no, dzisiaj spierdzielałem. A, taka czkawka na trzeźwo jest szkodliwa. Trzeba ją zapić. No. Ale chyba mi będzie. Nie, no to jeszcze chyba nie. 9 staków tego potrzebuje lodu, żeby mieć niebieskich stak. Mam 2, 4, 6, 8. No to już tak niewiele brakuje w sumie. Jedziemy z tym lodem. Co? Nie, tak mówię do siebie, że dziś jeszcze miałem piwo. A. Ty, no ja sobie nie wiem. Do McDonalda może skoczę po streamie. Ja dzisiaj właśnie wziąłem tury. Żonę i poszliśmy sobie do restauracji na obiad. Dawno nie byliśmy, tak razem w czterech i... Ale masz kawkę. No nie, sakra. No. Za szybko pierdzielałem kanapki. To ty na kanapki do restauracji pojechałeś? Nie, no to... No porządny obiad. No, no. Teraz zrobię sobie kanapki. Jednak wiesz, mój świetnik jest ciągle głodny. Ciągle pusty. No ja w ogóle tak też ostatnio gdzieś nie mogę się nażreć. Może ta no, świadomość, że będę na dietę przychodził od przyszłego tygodnia. No ja też właśnie ostatnio mówię, kurde, no muszę zrzucić trochę kilogramów, nie? I tak tu chwilę... I mi jeździ. No i tak co, to kiedy ten żołądek się przyzwyczaił, że mózg myśli o diecie, no to ten. No. Ja muszę się nażreć na zapas, nie? Coś w tym jest. Chyba to dużo tą chawirę zrobiłem. To u siebie? O. Ciekawe, czy piramida będzie tam sięgać. Tak sobie pomyślałem, żeby, bo też myślałem, że wiesz, dużo trzeba biegać. A jakby postawił piramidę, no tutaj go przecież. Ustawiłby tam szybkość, byśmy się szybciej poruszali tu koło mnie. Może by akurat twoja też w zasięgu była. Ale nie chodzi o to szybkie poruszanie się, tylko tak kurde, zagospodarować to. A, w tym sensie. Dobra, jak to głęboka jest ta? Kurde, te góry lodowe to do ziemi aż sięgają? Oj, to grałem. Dobra, jest jeszcze inny problem. Się kurde, nie mogę. Się zanurzyłem pod wodą, się wynurzę, się mogę.
Dobra, miałam te kikuty też pokończyć w sumie. Wybiera jeszcze te. Czekaj, kierowniki są ok. To jest ok. To muszą być siły nieczyste. Weź, no, chyba tak. Nie daj mi pokoju na to. Ktoś czaruje, żebym chyba nie ten dzisiaj nie pograła. Egzorcystę musisz wezwać. No. Albo jakiegoś innego szabana. A musiał sobie być jakiś chory właśnie o egzorcystę albo coś takiego. No, będę musiała. Dawno nie oglądałem horroru. No ja ostatnio oglądałem. Agrobiznes. To nie jest to. Mówili o cenach nawozów. To jest dopiero horror. Wie, też się cały czas nie mówi, że wszystko do góry w chuj idzie. No. Ale to jest najlepsze, ostrzegałem go odnośnie ceny ekogroszku. A, że pójdzie w górę? O, nie wierzył. Mówię, z tego co się dowiedziałem, to... bo tam jeszcze kosztował 800 zł. No. A ja się dowiedziałem, że ma wzrosnąć nawet do 2-2,5. No, a ile wzrosło? Gdzie tam pójdzie? No tyle nie wzrośnie. 3 tygodnie później przyznał mi rację. To wiesz, tyle, że ci przyznał rację. Mój niedoszły teść. W życiu by tego nie zrobił. Nie, teraz akurat trafiłem na zajebistych teściów, więc... No, to... Pogratulować tylko. O, przy pierwszych żniwach to mieli do mnie cierpliwość, bo wiadomo, chłop z miasta, no to... To różnie, nie? O. Ale ten, nauczyli mnie tam przy obsługi przy tych traktorach przede wszystkim i... No ale i nauczyłeś się i się spodobało, nie? Kurwa. Powiem ci, że żniwa to w sobie najlepsza siłownia, jaka może być. No, to mogę przyznać, bo nawet nie wiedziałem, że mam takie mięśnie niektóre, nie? No, wtedy dopiero się przekonujesz, jakie mięśnie masz i się dobrze sprawdzają, a jakie jeszcze musisz poćwiczyć, nie? No. Cały czas, wiesz, no jak krzepę jako tako mam, nie? Ale jak tu zacząłem robić, mówię, o kurwa. No, nagle się okazuje, nie? To jak chodzisz, powiem ci, to trochę tak, jak idziesz w góry, nie? Jak jesteś w miarę sprawny, no to wchodzenie pod górę ci nie sprawia problemu. Ale zejście z góry, to dopiero się okazuje, jakie mięśnie dopiero zaczynają pracować. Gdzie masz zaległości, nie? Bo ja nigdy nie miałem na przykład zakwasów, kiedy byłem w górach i wchodziłem pod górę, nie? Bo było tak, że jakoś sobie taką trasę ustawiłem, że miałem strome wejście i łagodne zejście. Zawsze tak sobie staram się ustawiać. A raz było tak, że miałem łagodne wejście, a w drugą stronę schodziłem stromo. O Jezus, nigdy więcej, nie? No nie, ja jeszcze w górach nie byłem, a kurde, tak mnie ciągnie tam, że to nieporozumienie. No ja jadę ten, połowa sierpnia w Beskid Żywiecki. Do Żywca. Między Żywcem a Bielsko-Białą. O. No ja właśnie raz byłem z moim ojcem, jeszcze jak chodziłem do szkoły. Za dzieciaka. No. O, ojciec jeździł w trasę, rozwoził towar. A. Po Polsce i miał akurat trasę do Bielsko-Białej, że zabiorę się z nim, nie? A. Kurwa, ten zjazd do miasta. To ten widok z miasta i za tym miastem te góry. Boże. To piękne. No tam Bielsko-Biała to jeszcze tam jest okej. Okay, nie, w Żywcu jest jeszcze fajniej. A w tamtych stronach to najwięcej właśnie. Nie, no w sumie Żywiec, nie? Ewentualnie tam dalej z tych większych miast jeszcze. Nie wiem, co tam może być. Tam tylko Żywiec i Bielsko-Biała. Ustroń ewentualnie jeszcze. Bo ja teraz, jak mi dobrze pójdzie, to ja w stronę Wisły będę chciał się wybrać.
i zrobić kółko po całym Beskidzie Małym tutaj dookoła Żywca, nie? Tam sobie znalazłem trasę, bo to 30 kilometrów. Więc tak trochę powiem ci. Powiem ci, że to tak trochę sporo, ale może mi się uda zrobić. Bo to wiesz, o ile po płaskim zrobić 30 km, to jeszcze nie jest jakoś wybitny wyczyn, no ale po górach to już jest sporawo. Bo. Mój rekord to chyba 33, ale to już. No powiem ci, nogi w dupę włażą po takim dystansie. Ja nie zapomnę, czy mój kumpel odjebał. A co zrobił? Z morskiego oka na helbieg. Biegu. No. Bo ja pierdolę. I co? Dobieg? Dobieg, no. No to powiem ci, z morskiego oka na hel. Pozdro. No ale to z przerwami. Ile mu to zajęło? Kurwa, to było parę dni. No na pewno nie jeden dzień. Tak, chyba, że tak. To ogólnie było tak, że na jego siostrzenicę, bo on ma siostrzenicę, która jest tam na zespół Downa i w ogóle sparaliżowana w ogóle. Tak inicjatywą, tak? Ty, ja to nie no, było ja w telewizji. Utworzy, że jak to przebiegnie, to tyle i tyle będzie dofinansowania do windy tam, do mieszkania, nie? Ale to nie było nim w telewizji właśnie kiedyś? Ja coś słyszałem podobną historię. Było. Tort dla kurczę, jak ona miała. On ogólnie też często występował w Dzień Dobry TVN. Ten, Przemysław Ignaszewski. Oj, to wiesz, po nazwiskach to mi nie mów. Ale bo, degenerat biegowy, czy to się stało? Nie pamiętam, nie powiem ci. Jakbyś mi gębę pokazał, to może bym ci powiedział, czy to on. Zaraz ci wyślę, bo mam go znajomych na fejsie, jak to wiadomo. Dobra, słuchajcie, ja uciekam pod prysznic i do łóżeczka, bo padam na pysk. No dobra, to fajnie. Byłam trochę, no nie mieliśmy iść, nie poszliśmy, no ja też muszę się położyć, bo padam. Dobra, luzik, do następnego razu. No to bawcie się tam. No dzięki, trzymaj się. No buziaczki, papa. Pa. No papa. No i dobra, jeden jeszcze. Nie, trzy mi. Raz, dwa, trzy. Nie, trzy. Cztery. Gdzie to spadło? No i będzie. Dodałem ci. No już patrzę. Tą kobitkę kojarzę. Jego może mniej. A może? Zaraz znajdę jego ten. Może ten. Znaczy ja słyszałem o tej historii kiedyś. Ja to już dawno, kiedy to mogło być. Dawno, no. 4-5 lat temu może. No coś koło tego może być, no. No, to mówię, gdzieś mi się obiła ta historia o uszy, że ktoś tam wziął i się osiołą, będzie biegł taki kawał, co on zwariował, nie? Ale zrobił to. No, nie no, to fajnie. No ja bym chciał kiedyś główny szlak beskidzki przejść, nie? Uh-huh. To jest takie moje jeden z dwóch celów na najbliższą przyszłość. Nie, z górnym szlakiem beskidzkim będzie to o tyle trudno, że to się miesiąc idzie. No bo też tam parę tych kilometrów jest i wszystko po górach. No i kiedyś spróbować rysy od polskiej strony, ale to najpierw muszę obycia trochę w Tatrach zdobyć. Troszkę tam się boję lęku wysokości. Tam do tych gór już mam większy respekt jednak. Ogólnie do gór trzeba mieć respekt. Tak, nawet do tych mniejszych. Powiem ci, ja do tej pory najtrudniejsze góry, jakie wchodziłem z Korony Gór Polski, to jedna ma 997, druga 936 metrów nad poziomem morza. Matko święta, jak to się wszystko zacina tu? I to dwie z trzech najtrudniejszych, nie? I to naprawdę, nachylenie masz tak, jakbyś po schodach wchodził. Normalnie, to tych bardziej stromych. A iść tak przez... Onlineowanie sieci jest wyłączone. Odnajdywanie sieci jest wyłączone. Komputery i urządzenia sieciowe nie są widoczne. Włącz odnajdywanie sieci w centrum sieci i udostępnienia. Znaczy to nie. Ale
Wiesz, co mi przyszło do głowy? Weź odinstaluj aktualizację ostatnią. O Jezus Maria. A skąd ja ci ją potem wezmę, jak nie mam internetu? Znaczy... Dobre pytanie. Znaczy nie, mówię o Windowsie akurat, nie? Miałem na myśli Windowsa. Dobra, lecimy dalej, lecimy tu. Pójdę jeszcze, spróbuję zrobić zarys tego budyneczku, taki... Kurde, nie wiem jak to nazwać. Ziemianki taki. Przepraszam. Weźmy rzecz ten lód. Weźmy rzecz ten śnik. Kliknij zmień ustawienia karty sieciowej. Bożeż, kurwa, ja pierdolę. Tyle zachodu, nie? Strasznie zachodu, strasznie. Żeby w głupiego Minecrafta sobie pograć. Kto widział? Zmień ustawienia karty sieciowej. No to zaraz. Klikłam w to. Sylwia, to ja mam tu. O, tu widzę jeszcze 12 tych, a tu w ogóle wyplanowany czernik, to tego ja nie chcę. Chcę to, to się z tym rozładuje. Dawid, ty lubisz to robić, chcesz krzesiwa? Chcesz raz to? Rozjebię ten laptop zaraz, rozjebię, o matko. Krzesiwa czy chcesz? Krzesiwa? Nie. Bo mam więcej niż chciałem. A to chcę rozładować jeszcze tutaj. To dosyć sporo ich mam w sumie. Czekaj. Co tu jeszcze? To chcę odłożyć w sumie tu. To niech to jest tu. Grudki żelaza niech będą tu, ale to ja widzę, że już mogę sobie dwie sztabeczki z tego zrobić. Niech to się zbiera. Tego żelaza mi będzie potrzeba w sumie na później. Bo mam w sobie, wiesz co, trzy krzesiwa. Nie wiem, co z nimi zrobić. O, wysłałem, bo właśnie o tym. Kurczę. Wiesz, że mogę wykrastować, mogę... No. Że tam jest ile? 700 kilometrów? Prawie 1200 kilometrów w oficjalnych startach brał, czekaj. A tutaj, właśnie powiem. No mi się tak coś... 1700 może, coś takiego. Znaczy 1000, nie, to po drogach. Znaczy, bo on jak to biegł? Nie, jakoś... ogólnie brał, ogólnie w oficjalnych startach miał przebiegnięte. No. Dobra, wróć. Ojej, co jest? Już 2.13, więc ja dużo w sumie nie narobię tam. Ale wezmę to i wezmę to. Wezmę sobie jeszcze... 10 dni bieg z morskiego oka na hel. To dużo jest, strasznie dużo. Bo to jest 100 km dziennie do przebiegnięcia. To jest w ciulu. Nie? Boże. No kondychę trzeba mieć przy takich tych. Masakra. No chyba mnie coś weźmie. Ja bym zacina się to pieruństwo. Ja bym ci powiem, dobra, że jakbym ja miał coś takiego przebiec, to może bym dobiegł do wodogrzbotów Mickiewicza, nie? Siemanko, Kejson, witam na transmisji. Wiesz, gdzie są wodogrzboty? Ejo! Wiesz, gdzie są wodogrzboty Mickiewicza, nie? Jakieś 2 kilometry od Morskiego Oka. Takim jestem fanem biegania. Oh my god. Ej, zaraz, jakbym tutaj zrobił chawirkę i tutaj... Ej, ja tu zrobię pole. Dobra, siądę z tym. Co tam, jak tam, Kejson, w ogóle? Opowiadaj, dawno cię nie było. Dawnośmy nie gadali.
Kurde, tego nie wziąłem. Ajajaj. Dobra, to będzie tak. Dwa, trzy, tu. Nie wiem. Raz, zaraz dwa, do was wracam. Dobra. Czeka mi tak, żeby się odciął. Porażka. A, stara wida, mówisz? Ty wbijaj na Discorda do nas, tu siedzimy wszyscy ekipką. Raz, dwa, trzy, tyk. I tyk. Dobra, zaraz, tylko tak. Jak ja to tam zrobiłem w tej drugiej chałupce? To tu raczej będę chciał zrobić... O kurde, ona dużo miejsca zajęła, Holender. Musiał to jakoś wymierzyć inaczej. A, okej, okay, spoko. Pozdrów ekipkę od nas tutaj. Dobra, broku mi potrzeba. Dalej Jarka tam męczycie? Czy już co innego weszło? O broku tu powinienem jeszcze mieć, albo i nie. Ja tu jest tu, tu nie ma nic. Co my tu będzie? Czekać, coś jeszcze jest. Tu nie, tu też nie. A, czaję, czaję. Ostatnio promocja na niego chyba była. Na rafta. Tutaj to w ogóle skrzynia mam postawioną. A tu? Gdzieś tu może. No tu są, ale tu już jest ten. Właśnie, tu już. To deksowy poziom. Dobra, nie ma co, trzeba będzie. No ciekawe, co teraz na promocję rzucą. Teraz niedługo też w sumie będą wchodzić, koniec miesiąca. Może co rzucą ciekawego. A czy tu już jest wyjście, czy to jeszcze do góry? Tak, jest jeszcze do góry. No i cholera, można by było w tę stronę trochę zacząć ryć, nie, ale dobra. Zaraz, tu jest w ogóle poziom. Tak, będę potrzebował tego przede wszystkim. Wiesz co, zobaczę jak to z tym wyjdzie jeszcze. Możliwe, nie wykluczam tego na pewno. Ale co będę robił, to się zobaczy. Na razie wszystko, wiesz, w kieszeni trzymam, w razie co, jeszcze tam odświeżam, jeszcze mam na to czas i cierpliwość. No ale kto wie. Ostatnio wszedłem, no to ja było półtorej godziny do tego, do rozkładu. Co? Kurde, już koniec tunelu, a ja potrzebuję kamienia. A, no spoko, spoko. Wiesz co, zobaczę. Na pewno ten, na strumyki wejdzie nowa gierka. Znaczy, no, nowa stara w sumie. Nie wiem, znaczy ja wiem już mniej więcej jaka to będzie, ale będę co innego oprócz Minecrafta streamował. Raczej będzie to wymiennie i to nie wiem jeszcze jak. To będzie raczej nie w niedzielę, chociaż nie wiem. Jak będę trzeźwy i będę w miarę wypoczęty, no to ten. No to będę grał, jeśli nie, no to nie będę w ogóle nic odpalał, nie? Tylko wejdę, włączę film i pójdę spać. I to o 18 może nawet. Tak mogę być zmęczony, nie? Znaczy, to nie będzie Conan, to co będę grał. To będzie co innego, ale niespodzianka. Na tym, jak się połączymy poza strumykiem, to ci powiem, ale na strumyku chcę to zostawić jeszcze dla siebie, tak jakby. Było to teraz tu. Kilka tu będzie survivora w każdym bądź razie. I dla ułatwienia, było to u mnie na YouTubie już. Co jest, kurde? Nie mów ta, że ten, że to tunelu. A, to odnawiam, tak. Jeśli o to chodzi, to tak. No, byłem w zeszły czwartek, nie?
piątek właściwie, nie? I tak się troszkę zdziwiłem, że już tak dawno mnie nie było, nie? Patrzę, to półtorej godziny. I tylko wiesz, pierwsze co, to gdy ktoś się czaił na bazę, to musiał się bardzo wkurzyć. Kolejne, nie, te mańkę trochę, żeby tu się ciemno zrobiło. No, co jest? O, dobra. Właśnie, pamiętasz, jak to u nas było? No jebany ciul musiał wejść, kurwa! Dobra, idę stawiać tą farmę, czy budynek farmy, pierwszy z kilku. Na nim będzie prawdopodobnie hodowane może owce? Nie, zboża zrobię normalnie. Za kościółkiem coś tam się postawi. Cyk, cyk, cyk. Tak, tę mańkę tamtu. No holender, muszę to jakoś tu budować, no bo tu jest... Jestem. No spoko, spoko. No muszę tu zacząć dostawiać, no bo jak to tak? Nie może być. Niemożliwe. No nie może. Mam internet. Nie mów. Jestem? No mam internet. Jak to się stało? Wyłączyłam i włączyłam na nowo, ale próbowałam kilka razy. No to kurde, powiem ci, szok. I to właśnie, zaraz wróć. To tu nie będzie... Boże, Boże, Boże. ...tę mańkę i to nie będzie w tę mańkę. Tu i tu. I tu zrobię... Tu jest. Cyk, cyk. Krowa, idź mnie stąd. Tam idź. No co się lampisz? Poszła won, no. Widzę, jaka posłuszna. No, prawie informatyk, nie? Proszę włączyć i wyłączyć. Tak. Coś już tam mordy znowu drogi, ja pierdolę. Jak nie biją po balustradach, to mordę piłują. Okej. Okay. Streama tu kurwa mam, nie przeszkadzać. Dobra, cyk, to będzie wejście. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I tu będzie tak, o. I picobello. I coś w lancu, elegancja. Wszystko jest, wszystko jest, wszystko gra i buczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Oho, za wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy. Kurde, że mnie trafił. Chyba dobrze wymierzyłem, nie? O, to chyba za wysoko. No i ostatnie dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. No i chyba wymierzone elegancko. Mamy zarys. Mamy korpus, to teraz budujemy mury. W tej bajce mury nie rób. I zaraz teraz, który sobie wejście zrobić teraz, drugie, tędy może? Tam zrobiłem tu. I może tak zostawię. Dobra, tu będzie wejście drugie. Cyk, cyk, pyk, pyk. Będę musiał też obczaić. O jest, spadłem niechcący.
Będę musiał sobie obczaić, jak te wioski są budowane na tej tajdze. Bo to jest też trochę styl, który chciałem naśladować. I troszkę z niego zrezygnowałem. I nie wiem, czy potrzebnie w sumie. Bo tam bardzo fajnie to wygląda. Kolejny poziom i ten poziom, co ja będę robił tutaj u góry, to już będzie dębowe deski, ale to zaraz. Czy mi się to uda do końca strumyka? Może mi się uda postawić ten do końca, tylko zaraz wróć. Dobra, powinienem w każdym bądź razie. Idziemy najpierw z tym. Dobra. Jak to było tam w ogóle? Zaraz będę musiał. Pyk. I co działa? Wszystko działa. Jej, hurra! Lol, co ja mam za skina? Co? Bieda wersję? Czy włączyli? Aha, Oskar zmienił. A. Lol? Myślałem, że ci biedę wersję włączyli. Masakra. Diobeł. Diobeł. No diobeł, no. Diobeł. Ale coś mamy. I nie wiem, co sobie włączę na Netflixie potem. Egzorcystę sobie pooglądam. Dawno nie o oglądam. Matko. Ktoś przestał czarować. Ciekawe, kto to był. Ja. Dobra, tu jest tak, okej. Mhm. Musimy chyba po cichu się umawiać. Dobra, to by zostało tak. I co? Zostało mi pół godziny grania, ale lol. No, akurat ten, pół godziny strumyka. Idealnie wybierzyłaś. Dobra, teraz tak. Coś tylko tyle mogę zrobić? O lol. Nie, kurde, czy tego będzie więcej na pewno. Żebym kurde wymierzył. Troszkę, a zaraz. Wstawiłem to, bo było mi potrzebne i w ogóle tego nie zacząłem robić. Dobra, tyle może wystarczy. Oki doki. Teraz tak, tu i w temacie, tak? Nie. Tak, tak zrobię, dobra. Cyk, cyk, pyk, pyk. I dup. I tak, kolejny, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. No zaraz, wróć. Ja tak. Tu. O tu. No i teraz deszcz zaczął, przestał padać. Wiedziałki. Nie wiem, kiedy on zaczął padać, ale mam wrażenie, że lało cały strumyk. Ty, a Dawid jest? Halo? Właśnie? Dawido! Mówi, że chyba poszedł. Mówię, że będzie szedł chyba. Jak na tym świecie jest? A na Discordzie siedzi? Nie wiem, zobacz. Ja masz mi tylko tam. Skup.
Ała, o z kim? Skupiłem się na czym innym i powiem ci, że nie zwróciłem uwagi. Poczekaj, ja zobaczę. Nie, no jest, tylko ma wyłączony mikrofon. A, no to może coś tam. Może ta żonka mu wróciła z tego. Może. Dobra. Dobra. Jak? Wytłumacz mi, jakim to sposobem teraz było. Tego internetu nie było. Wytłumacz mi to. Po 2 godzinach kombinowania, nie mam pojęcia, restartowania laptopa, teraz nie, wszystko działa. Powiem ci tak. Nie wiem, choć się domyślam. Masakra. A jestem zła. No, a ja już na padzie nie umiem grać, zapomnij. Dobra. Dobra. Idziemy naprawiać elitry. No dobra, wszystko w miarę w jednym stylu będzie, ale możliwe, że zrobię taki domy. Znaczy tam, to, co ja zobaczyłem tam na tej tajdze, to mi się spodobało akurat, wiesz? To, to w stylu tym... Aha, wieśniaki już idą spać. Super. No ale nie mam mobów, to nie trzeba tym. Dobra, brakło mi surowca. Oskar, bo ja na tym koncie gram. Myślę. Lecimy po nowe kłody, dębu. Myślałem, że kłodylicy tego wziąłem. Chyba, że ja to mam w tym, ale nie, no bo nie ma więcej. O, w ogóle będę musiał też polecić po piach. Gdzieś mi uciekł, wieśniaku. Ej, tylko nie wieśniaku. Ups, ups. O nie. Co? Karba? Do, wyciągłam 2 diamenci, emeraldy. Dobra. Dobra, wziąłem te, wezmę sobie jeszcze to dębowe w sumie wezmę. Bo woli czemu by nie, tam potrzebuję też pół bloku jednego. No coś z tym będę musiał kurde porobić, bo to... A nie, mam jeszcze pół bloku, mam jeszcze schodków. I coś mi trzeba, drzwi będą potrzebne. Bo do kościoła to dam te. A co? Będą czerwone. No bo w sumie inne drzwi to nie bardzo chyba się da zrobić, nie? Jakie tu mamy możliwości o te? Wieśniak. Wieśniak. I ja może brzozowe, bo drzewo tropikalne nie. Świerk, świerkowe to nie bardzo. Daj to. No te są spoko właśnie. No te są spoko, ale one bardziej są do konfesjonału niż chociaż. Oto chyba są najlepsze do kościoła. W sumie szkoda, że nie... stylu drzwi nie można zmieniać, tylko ten kolor, ten kolorem definiujesz styl jakby, nie? Bo fajnie by było takie mieć jak akacjowe, tylko że żelazne. No. Krata właśnie. Taka. Albo takie te z czarnego dębu, znaczy te z drzewa tropikalnego, tylko z czarnego dębu zrobić. Bo one mają takie okienko, wiesz, jakby u góry. A mam taką mapkę, nie? I co nowe meble tworzysz, jakbyś się chciał kiedyś pobrać. A, no chyba widziałem ten, nie wiem czy to ten, gdzieś mi się rzuciła w oczy ona na tych, wiesz? Nie. No zaraz, to do kościoła miały być te drzwi, gdzie tu. Ocza dzieli. Elytra naprawiona. Ochujałem, ochujałem, pa, 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 pa. Na sam koniec dopiero weszłam, no sobie piście, nie? No, a ty czemu nie możesz dłużej grać? Bo co? Przyjedzie, nie? Za chwilę. A. Dlatego. Ooo,
Bożeczko, jesteczko. Chyba tu będzie lepiej. Ja mam wyjebane drzwi, o kurde. Nieźle. Tu będzie lepiej. Kurde, ja może właśnie tak. Gdzie ty, Adam, w ogóle jesteś? Ja na Gamoniowie. Na Gamoniowie. O nie, nie chce mi się tam biec. Ale jutro wleć, gdzieś tam biec. Ej, moby są włączone w ogóle? Nie. Nie są. Dobra, to będzie tak. Ej, ale no właśnie, a czemu by tu nie zrobić czegoś takiego? Teraz ta piosenka będzie mi w głowie siedzieć, no. Jaka? Ochujałem. Czemu nie może mi jakaś fajna piosenka siedzieć w głowie, tylko zawsze głupie jakieś. Nie wiem. Patrz, mi czasami siedzi fajna piosenka w głowie. No. Ma się problem, żeby też czasami siedzieć. Ale tu się rozbudowuje. No, ja teraz muszę wykminić, jak kurde, żeby się rozpędził z tymi deskami. A wieśniaki jak tam? Ty zobacz. Kurde, mnożą się jak króliki. Mieszkańców. Ja muszę te ziemniaki plus ograniczyć trochę. Ziemniaki plus? No. Ty, ale nie ma ich w łóżkach. Czemu? Jak nie ma w łóżkach? A nie, tu są. No, może nie we wszystkich jeszcze, bo te tam, gdzie chodzisz, to w sumie ten. W sumie było nowe ten, nowy budynek postawiony. To mogli jeszcze nie zdążyć. Teoretycznie, nie? Ej, dobra, zaraz. To tutaj by dobrze by było. Ty byś tu musiał wszędzie żelazne drzwi powkładać, ale to znowu jaki nie będą umiały otwierać. Ale po czemu żelazne? Bo jak będzie hard, to ci się zombiaki dostaną do wieśniaków. Co ty masz ze skina? No nie wiem właśnie. Za długo w solarium byłaś. Chyba tak. No i tu przy kopalni będę chciał trochę ziemi zryć, o w tym miejscu może. Postawić taką wiatę i przecinarkę, że niby kamieniołą, nie? Że tego. Oho. I możliwe, że też jakieś bloki, wiesz, rzadkie, typu diaksy na przykład. Hute, hute. O matko. No. Jedy. Kurde, już mało czasu zostało, idę dom stawiać. A spawnu i Wardena. Co ty, dziecko straszne. Nawet delfina zabije? Warden wszystkich nawet zabije. Ja pierdziule. Warden to jest przechuj. On wszystko, co się rusza, to on zabija. Nieźle? No, on zabija najbliższego moba, który go usłyszy. Oskar, pokaż. A zaraz. A czemu nie zrobiłem tego? Gdzie jestem? A, tu. Dobra, dokończmy. On chce Withera. Teraz będzie pojedynek Withera z Wardenem. No. Znaczy, podobno najszybciej rozwali, jednym ze sposobów na rozwalenie Wardena w miarę efektywne, to jest właśnie przywołanie Withera. Aha. Jednocześnie. Niech oni się tam biją, a ty w międzyczasie spierniczysz. Coś na tej zasadzie. Aha. Tu mam. Ale Wither, on wszystko rozwali w tej komnacie tam. No. Dobry sposób to też jest lawa, nie? Bo Warden jest dosyć, utknął.
dosyć powolny, nie? Martin jest dosyć powolny. Kurde, ciekaw jestem, czy ta Havira tutaj nie jest za daleko, nie? No ale tu na górce będę chciał jakąś chałupkę na pewno zrobić, nie? Bo pochyłe domki w górach też są, nie musi być kurde na płaskim zawsze. Prawda? Mhm. Jak to ma... Czemu to mnie tak... A, bo dobra, okej. Okay. Pojedynek bossów. Boże, ten Wither mu tyle ciosów zadaje, on dalej nie, nic nie leży. Ej, czemu to mnie tak się... Coś to mnie tu tutaj popsuło się. Czy... I co, i tak to ma być? Zaraz, ja to muszę iść tam obczaić, bo to mnie coś tu nie pasuje, mnie tu. Dobra, wróciłem. O. Spoko. Ej, Oskar zrobił pojedynek bossów. Wither na Wardena. A teraz? Czy to, że weszłaś, udało się? Udało się, mam internet. To było? Nic, zresetowałam jeszcze raz i pyk, jest. O. Dla mnie dziwne. Zobaczymy jak jutro. Nie wiem, o co mu chodziło. Ja jestem na wiosce u Adama i patrzę na pojedynek bossów. Zaraz, mi to coś tu... Oskar, daj mi kartkę. Właśnie, bo mi coś tu... Myślałem, że coś mnie tu kuźwa nie gra. No jak ma coś grać, kiedy ja tu... Wchodzi... No dobra, tu będzie tak, 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 tu będzie tak i tu będzie pół. Proszę ja was. O. Bo inaczej ja tu tego nie zrobię, więc lecimy dalej. Widzisz. O matko, on jest trudny, ten Warden. No tak. Ile on ma życia? Najwięcej podobno z tych bombów, co są w Minecraftcie. To co ty nie znajdziemy w momencie, on Lewandowski pakuje rami? Zaraz Withera załatwi. No, trzeba chyba 3 literów, żeby ten Wardena zabić. O lol. Ile pupem dla tego? I Wither załatwiony. 45. Aha, i teraz ginął Wither. Co z Withera by się wydropiło? Z Withera? No on dropi. Róża i serce jego? Ja tak gwiazdka. Nie, chodzi o Wardena. Skulkowy katalizator. No. Coś jeszcze? Czekaj. Więcej. Może za mną pójść na chwilę? No. Dziewczyny! Miała. Jak to Magdzieszka wrazła? A, już wiem. Jebnę ci. Już wiem. Tam pobieg. Tam. Patrz tu ci w pierdole. Cicho, msza jest, przeszkadzasz. Nie, no jakie to kurde robię. On ma kolczyki? Chodź tu, szacunku trochę za kapłana. Dobra. Co, kapłan ma ten? No, klękaj. Klękaj. I teraz. Dobra, śpiewać nie śpiewaj. No. Czytanie z 227 listu do Sieradzan. Bracia. No następny bezbożnik, nie? Przestał. Bo teraz jest korona. Palić budę.
Aga, ty zostajesz, ja odpalę. Ej, a Dawid, a wejdź w dzwon, zabij. Dzwon? No. No, bo będzie kara dopisana. Przez chór się wchodzi na górę. Aga, odzuj się. Tędy nie wej. Kurde, kościół się pali, kościół się pali. Kurde, dzwońcie na straż. Kościół się pali. Kościół się pali. Ej, tak nie strzelę, bo tam jest obramowanie. No. Jak spierdalają do domków. Uciekają. No, kościół się pali. Ale jeden został. Gdzie? Tam, patrz. Tam, gdzie strzała poleci. A, tu. Strzelnice se znaleźli, no patrzcie ich. Kometa! Ale coś mi tu nie pali. Kurde. Ja idę tu zobaczyć. Bo tu na pewno... To jest jaki, nie? A, bo ja tu tak zrobiłem, okej. Okay. I zaraz to był tak. Narożny, potem był ten. Dobra, okej. Okay. Już chyba ogarnąłem. Już chyba ogarnąłem, więc tu zrobimy. Ale ładny plac znalazłem. Gdzie? Tu idziemy. To ma być ładny? Tak. On kłamie. To będzie taki... Ty się Aga nie znasz. O, w sumie latać. Ty. Kręci się w głowie mi. Pyk. I tu. I tak. Ej, tu jest jakieś zejście też. Kurde. Gdzie wy idziecie? W jaskini? Nie wiem. W kopalni jesteście? Obczajamy jaskinie. No wiesz, jak ja znajdę jaskinię, to muszę ją... No. Przenorać, no. Rozdziewiczyć. Tylko tak, no dobra, ja tu se wlazłem, a nie mam pół bloku, w cholera, muszę pół bloki jeszcze sobie zrobić. Ale tu nic ciekawego nie ma. Nie ma. Chociaż, czekaj, tutaj zejście, o nie, tu to. Co to mnie tu, kurde? Od olejku. Jezu, jak mi tu wyszło, kurwa, masz, że tu tak wyszło, paskudnie. Czemu mi to tak kijowo się udało? No, coś pojebałeś. Właśnie tego się obawiam, że coś... Ja żem coś spierdolił, tylko jeszcze nie wiem, co i którędy. To będzie tak. Fajną mapę wygenerowałeś. No mi prawie przy jajach i... No kurwa, żeby tam nie było. O, no. Jak pojadę, że nie jestem razem, to ja uwierzę. Tu. I Oskar fajną mapę wygenerował. No, co? Teraz znalazłem jaskinę. A gdzie ty jesteś? No, w jaskini. A! Tylko w której? Bądź u Adama w wiosce. U Adama w wiosce. No to tej pod tym, pod górą co jest? Gdzie jesteś? Czekaj, zaraz zobaczymy. No tam pod tym, albo wejść od środka góry, albo tędy tutaj przez tą jaskinię wejść. Aga. Co jest od brzegu, no. No ja nie wiem, ja szukam cię. To już ci mówię. U Adama jesteś? No. Aga, chodź latam tu. Obok gdzie? Tej góry. A, dobra, widzę. Od środka wejdę. Ja, Dawid. Ogórki, no. Dawid jest tu głęboko. Generalnie Dawid jest u mnie teraz, w tym momencie. O kurde. A biało, to mnie pozbiera. Jestem daleko. Pamiętasz kordy, jakie były? Tak, na samym szczycie góry i w dół. To już lecę. To kurde, nie wiem, ja nie mam miejsca za bardzo. Dawid, ty masz tam ten miejsce u siebie w ekwipunku? Ja bym miał, no.
To pójdzie, polecisz pozbierać, bo ja jestem prawie full. I to mam z szlukerem. Na samej szczycie, ale w dół? Tak. Tam jest takie miejsce, no. Kurwa. Boże, zanim ja tam dojdę. Coś tu leży, tutaj coś leży. Tu coś leży. Tu coś leży. Ale. No właśnie, boję się, że kurwa poszło na dół do lawy. O nie. O nie. Nie, żeby nie było cofki, nie, żeby nie było cofki. Nie, dobra, nie, tu nie ma lawy, dobra. Uff. Powiem ci, że troszkę tu nabudowałem już. Czekaj, mam twoje lotnisko, czyli ja muszę iść teraz w prawo. Dobra, Gaciu, zbieram. Zbieram. No, spoko. Chyba mi się elytra nie rozłożyła. Dziewczyny! Tak mogło być. Przyjeżdża upomnienie. A to tak zawsze fajnie klacnie, jak spadniesz. Jezu, jakim cudem, tam mi wszystko pasuje, a tu mi nie pasuje. No szkur. Pan skamać. Moje to nie będzie to. Tylko tu będą właśnie te. Dębowe. Kurde, znowu nad zapana masz. Mama, co mi się uda? Przez szparę? Udało mi się. Dobra, już wiem czemu, bo tu idzie to, kurde. Idziemy zleciał. Udało mi się. Dobra, to muszę się coś spiąć. Kurde, jest 2,52, więc nie wiem, czy ja... Nie wiem, czy ja zdążę ten domek dokończyć na strumyku. Nie zdążysz. Nie zdążę raczej, no bo zostało mi 8 minut. To jest to wciul dużo. Więc zaraz będę na dzisiaj kończył. Jojo, nie widziałam. Nie widziałam. Gdzie jesteś? Lecę właśnie do Gamoniowa. Już jestem. O, już mi się nawet... Stój. To włączyło, dobra. A będę powoli podsunął. Chodzę tylko ten diabeł w cholerę. Dobra, ja tam zleciałem. Dziękuję. Czego brakuje? Wszystko chyba jest. Pod nim ja? Dziękuję. Mam wszystko. Zaraz tak, teraz tu. Nawet chyba więcej fajerwerek mam. No widzisz. Właśnie, bo mi tu coś nie pasuje. A ja lecę do tej jaskini. Kurwa mać, co tu jest? Co tu jest nie tak? On jest do bicia, no to trzeba jakoś napompować, nie? Za dużo, no. Bo tak się nie da, niestety. Bo jak naplompujesz, to zaraz schodzi. Nie wiem, jakim sposobem. No nie wiem, cholera. Też tam było on wszystko. Jest też dobre w sumie do basenu by był dobry. Coś potopić nie, się z nim nie pasuje coś tu. Kurwa. No zaraz, to będzie blok. Dobra. No właśnie, kurwa, mam żelaza w chuja. Padła mi. O? Dobra, to będzie tak. Ej, Adam, i co, były tam te kozy? Nie, nie było. Znaczy, nie widziałem. No to kurde, co to z gry znikły kozy? Nie, no zniknąć to pewnie nie znikło, ale no nie było w tym miejscu akurat. Jezus, no kurwa, ja pierdolę. Dawid, nie widziałeś gdzieś kóz? Nie. Dobra. No to jest ten,
Zaraz ja tam zacząłem to robić. Tam mi kurde wyszło, tu mi nie chce wyjść. No nie, no, no nie, nie, no nie. No i tu. No ja i nie tak wiem, szczerze. Coś no. Nie, nie mam co robić. To już kończy za wioskę. Co? Właśnie. Wioskę skończy. Za mało czasu już teraz. Ja mam ten. Ja mam potworny dylemat, czy ja to dobrze zrobiłem. Tutaj. Jeszcze jest pieprzona noc, więc nie będę tego na razie kończył. Bo ja to muszę sobie cyknąć zdjęcie i dopiero. Tak jak ja to, no, bo tutaj za wysoko to zacząłem robić. Będę musiał cały pieprzony dach. No, tu jest okej. Okay. Tu jest okej. Okay. Ale tutaj rozmachowanie mięśni i rzeczy. A uwierzyłem, jak bym poszedł. No, tu jest okej. Okay. Nie wiem, kurde, niby się wydaje okej, okay, ale coś mi tu nie pasuje. No ale dobra. Będzie tego na tyle dzisiaj. Jest 2.56, więc zostało 4 minutki. Także kto ze mną był, to dzięki wielkie. Kto będzie oglądał z odtworzenia, to zapraszam na YouTube, na mój kanał, który jest w opisie mojego kanału. I tyle. Tyle. Udało mi się zrobić. Następny strumyk będzie, tak jak powiedziałem, z gry, niespodzianki. Dlatego może mi nie pokazywało. Podpowiedź jest, ona u mnie na kanale. Pojawiła się ona u mnie kiedyś na kanale, więc wrócimy do niej, przejdziemy nią i będą takie dwa strumyki w tygodniu właśnie z tej gierki. Niedzielny będzie zarezerwowany raczej dla Minecrafta, żeby z tego nie rezygnować. Tam będę tego głównie tylko tak sobie grał, jako odskocznie od tego. Także jeszcze raz. Dzięki, kto ze mną był. Zapraszam do oglądania z odtworzenia, zapraszam do reakcji, zapraszam do łapek, zapraszam do subskrypcji, do obserwacji. Co tam się klika, to się klikajcie. I tyle. Ze mną był Dawid, ze mną była Agnieszka. Heju! Trzymajcie się i do następnego. Bajo. Pa. Okay.